Halo, halo. Jest tam kto? Moi drodzy, ktoś tam jest na czacie, żeby mi napisał, czy mnie słychać, czy wszystko ok? Błażej widzę, jest, Krzysztof jest. Słychać i widać. No to dobrze, to nie będę sprawdzał. O, mordeczki nawet są. No, słuchajcie, witam wszystkich. Dzisiaj tak spontanicznie live'a robię, dlatego, bo akurat mam chwilkę wolnego i tak sobie wcześniej powiedziałem, jakby jedno z postanowień noworocznych, że raz w miesiącu będę tego live'a robił. I dzisiaj akurat sobie zrobię. Myślę, że dużo osób chyba nie będzie, bo trochę za późno się obudziłem z tym live'em. Mogłem wcześniej dodać link na YouTube'a, ale już może im mniej osób w sumie, tym lepiej, bo tak to się przebijecie z pytaniami czy coś tam. Ja mam piwerko tradycyjnie, 1 na 100. Wojtas, właśnie. Ja też, no. To zdróweczko wasze. No i dobra, słuchajcie, moi drodzy, myślę, że do jakiejś 9, nie wiem czy godzina, czy może nieco ponad, ale chyba 2 godzin dzisiaj nie wytrzymam. I od razu na wstępie, jeżeli macie ochotę, oczywiście walnijcie tam w kciuka w górę, bo no, żeby później to gdzieś nie uciekło, tak więc jak jesteście, to walnijcie w kciuka. Tutaj jakiś kolega pisze, że ma problem z 6, bardzo mi przykro. Oho, wyszedłem z tego. Bardzo mi przykro, ale nie wiem, czy mnie widać. Widać, bo coś znowuż kliknąłem i... Tak, no dobrze, bo jestem w ogóle teraz w innym panelu jakimś, ale widzę czat i widzę siebie, tylko z delikatnym opóźnieniem. Tam kolega pisał, że ma problem z 6, to jest piwo praktycznie bezalkoholowe, bo ma 1% alkoholu do 1%, czyli akurat gdzieś takie piwerko, jeżeli ktoś tam nie pije alkoholu, no to fajna sprawa. W ogóle w jakim dziwnym panelu jestem, aż sobie zdjęcie zrobię, bo nigdy nie byłem w takim panelu. No, także co tam u was, moi drodzy, pytajcie, piszcie. Najlepszy budowlaniec w Polsce, ale kto? Ktoś tutaj pisze. Idę kawę parzyć, miło cię słychać. No również, wzajemnie. Kurczę, no trochę tak mi nie pasuje ten czat, bo widzę siebie z opóźnieniem, ale no trudno, już tutaj nic nie będę klikał, bo będzie dupa. Siema Krzychu, pozdro z Holandii. Iwona, faktycznie Iwona kobieta, czy po prostu gdzieś jakiś taki nick żeński, powiedzmy? A ja tradycyjnie jakiego obrowca, 1 na 100, jakby ktoś pytał. Polecam piwerko. Wojtkowi ostatnio tutaj też jest na czacie, mój serdeczny kolega, też posmakowało mu. Wojtek, może się przerzucić na takie piwko. A zapomniała się wylogować. Aha, czyli z żony konta piszesz albo tam z dziewczyny. Może. No. Ojejku, jak tam twoja inwestycja, wiadomo, jaka inwestycja, w sensie o ten lokal pytasz, co działamy sobie, czy może mam jakieś inwestycje, o których nie wiem. Super te filmy na TikToku.
No, taki pozytywny jest odzew. Na te filmiki. Jakie noże do gładzi polecasz? Tutaj Marcin Nowak pyta. Wiesz co, no ja to robię na Luti Parfait praktycznie od samego początku, jak tylko te kosy się pojawiły. No to Luti Parfait sobie zakupiłem i tak powiem ci, ciągnę tymi Francuzami do tej pory, dlatego, bo no, najlepiej mi pod rękę podchodzą. Ostatnio też akurat byliśmy na Budmie z majstrami i z szefową z kanału, co dziś robimy. Były też tam inne narzędzia, też żeśmy patrzyli jakieś tam te kosy i tak dalej. No i tak mi to średnio podchodzi pod rękę. Tak więc ja to Luti Parfait. A witam z Łodzi. No to również witam niedaleko tutaj po sąsiedzku. Tak, o lokal pytam. No, majstry pomagają mi gładzie robić. Uratowali mi trochę tyłek, bo tak to bym nie wiem, kiedy ja to ogarnął. Tak więc sobie robimy gładzie. Jutro będziemy gruntować. Może też coś tam umalujemy. I w sumie tyle. No, będę sobie czekał też, bo jakby kilku producentów też. Będzie jakby no wspiera mnie w tym lokalu i też czekam na dobór odpowiednich materiałów, żeby tam pewne etapy sobie dalej zrobić. Kiedy będzie film z wylewek w twoim lokalu? Wiesz co, to sporo osób ogólnie pyta o te wylewki. Nie było jeszcze filmów z wylewek na moim kanale. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni powinien się pojawić film. No tam dosyć taki ciekawy temat, bo to wylewka na płytki, czyli tam trzeba ogarnąć, jakby uzupełnić te brakujące płytki, które są wykute, które są głuche i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, no taki dosyć nietypowy temat, dlatego myślę, że to będzie ogólnie dosyć ciekawy film. Mam nieco daleko mikrofon, nie wiem, czy mnie słychać, ale no, jeżeli nic nie mówicie, no to chyba jest ok. Pytanie o posadzkę, czy jeżeli grzeje temperatura 28, ale długo i jastrych ma niską wilgotność, czy dalej muszę ją katować do 45 stopni i zrobić cały proces wygrzewania? Słuchaj, no teoretycznie tak, bo samo wygrzewanie to też jakby nie jest po to, żeby wygonić wilgoć, tylko generalnie jakieś nacięcia skurczowe, które panowie od wylewek gdzieś tam ponacinali, one się muszą pootwierać, to co ma pęknąć po prostu pęknie przy wygrzewaniu i tyle. Tak więc tu nie tylko o samą wilgotność chodzi, tak? No wiadomo, no, że jeżeli robisz u siebie, no to wiesz, no to jak tego nie zrobisz, no to no, ryzyko spadnie na ciebie, tak? Po prostu coś ci się stanie, no to będziesz, tak powiem, sobie pluł w brodę, ale gdzieś tam u klienta teraz, jak na przykład bym robił jakieś tam większe formaty i tak dalej, no to ja bym tego raczej pilnował, dlatego, bo później no, pojawiają się pewne problemy, gdzie no, można tych problemów było uniknąć, tak? Bo zazwyczaj no, płytki, jeżeli kładziesz płytki, no to płytki same w sobie nie pękają, tylko pęka podłoże pod nimi, tak? No bo płytka może być w magazynie na półce, stać pod ścianą, 20 lat nic się z nią nie stanie, tak? Ona sama z siebie nie pęknie. Pęka podłoże i po prostu no, pęknięcie przechodzi na wierzchnią warstwę okładziny. No, także ja bym z tym wygrzewaniem naprawdę no, jakby się tam przyłożył. U siebie rób jak u siebie, a u kogoś na odpier. Ja nawet u siebie spierdzieliłem, to wiesz, to nie jest reguła. Czy pracowałeś już na masie Semin 3 w 1? Nie, nie pracowałem. Nawet nie wiedziałem, że taka jest. Wiem, że CE86 jest do łączeń gotowa masa, ale tak jakoś kurczę nie mam po drodze, żeby ją sobie przetestować. Ale podobno spoko, bo tam wiem, że koledzy robili, to mówią, że okej jest. Jakie wymiary tych noży są najbardziej praktyczne? Słuchaj, powiem ci tak, kup sobie kij, bo to jest też podstawa, bo jeżeli tam rzucasz sobie z agregatu, czy nawet, nie wiem, z wałka sobie lecisz, to kij jest niezbędny, mówię przy sufitach.
I noże takie podstawowe, to ja bym proponował ci trzy rozmiary: 40, 60, 80. Tak naprawdę więcej ci nie jest potrzebne. No, jeżeli ktoś kupuje takie nożyki, Luti Parfait i tak dalej, albo takie, moim zdaniem to jest bez sensu, bo lepiej kupić sobie jakiś dobry zestaw szpachelek. Na przykład no, mi pod rękę podchodzą szpachelki Kubali. Kiedyś ten sam kształt miały szpachelki Lafrage. Jeżeli ktoś pracował, ma no, doświadczenie takie dosyć duże gdzieś tam przy gładziach, no to właśnie Lafrage miał takie szpachelki, od właśnie takiej szerokiej do mniejszej i też miały taką delikatną rączkę, także mi pasują po prostu te szpacheleczki. Trzy rozmiary, 40, 60, 80, plus do tego kij i plus jakiś dobry zestaw szpachelek i moim zdaniem to tam nie trzeba cudować jakichś tam, nie wiem, zestawów nie wiadomo jakich i tak dalej, i tak dalej. Takie jest osobiście moje zdanie, ale to jeżeli ktoś faktycznie lubi gadżety, lubi, że tak powiem, zaopatrywać się w narzędzia, no to oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby sobie taki zestaw walnąć, no bo też zestaw jest w fajnej walizce, tak, no na pewno się gdzieś tam nie powyginają i tak dalej, bo wiesz jak jest, rzucisz do busa, gdzieś tam wiadomo, skrzynka ci się obsunie, ktoś ci przed tobą zahamuje, zrobisz jakiś manewr, tak, skrzynka ci spadnie, gdzieś tam się powygina, no taka trochę ciężki temat, no. Co lepsze na poddaszu, piana czy wełna? Wiesz co, ja jestem zwolennikiem wełny, już to powtarzałem, co live jest tak naprawdę to samo pytanie. Jestem zwolennikiem wełny, aczkolwiek no też są inne rozwiązania, tak? Bo na przykład możesz sobie zastosować, nie wiem, płytę Termano, tak? Czyli tą pianę, kurczę, to jest, nie jest XPS, tylko nie jest, to jest chyba płyta PIR, z jeszcze z takim ekranem aluminiowym. Wiem, że tym też dużo osób ociepla, takich powiedzmy zamożniejszych, bo znam pewnego faceta, który jest dekarzem dosyć dobrym i oni gdzieś tam na przykład na zimę, żeby mieć jakąś tam robotę i tak dalej, to sobie po prostu gdzieś tam biorą jakieś ocieplenie od środka i właśnie tym Termano ocieplają. Także to też jest dobry temat, aczkolwiek no cenowo wiadomo, no to co jest dobre, to ten. Remontuj z Adamem. Siema, u siebie to każda zaczęta praca jest długo nieskończona. Dokładnie. Ty, dlaczego ty masz w ogóle remontuj z Adamem, a nie Adam Mańka? Czy pomyliłem profile? Zmieniłeś nazwę profilu? Siemanko. O, witam Wojtka z remontowni. Dawno cię tutaj nie było. Czemu nie wrzucasz nic na YouTube'a? Widzę, że tam jakieś shorty robisz na tym, na Instagramie czasami gdzieś tam. To, tego samego shorta możesz na YouTube'a wrzucić. Coś tam się będzie kręciło zawsze na tym kanale. Pytanie o malowanie sufitu podwieszonego. Gładź zrobiona, zagruntowane, malowane już 6 razy kaparolem i dalej smugi widać. Jak z tego wyjść? Zrobić sufit napinany, to najprostsze. Nie no, żartuję. Wiesz co, kurczę, dużo składowych jest, wiesz, bo powiem ci, że pierwsze pytanie, no czym malujesz, tak? No domyślam się, że wałkiem, tak? No to nie wiem, no wiesz co, bardzo dużo no, czynników wpływa na to, tak? No pierwsze co, to bym zastanowił się nad podwiesieniem smugi wina malarza. Tutaj Marcin podpowiada. Zastanowiłbym się nad podniesieniem wilgotności gdzieś w pomieszczeniu, tak? Bo może masz za sucho, może ogrzewanie jest, temperatura jest za wysoka, tak? Może spróbować rozcieńczyć farbę, tak? Bo jeżeli dolejesz wody do farby tak dosyć obficie, no to ona też wolniej będzie jakby wysychała, będziesz miał więcej czasu na rozprowadzenie tej farby, tak? Także no są różne sztuczki, gdzieś tam możesz sobie robić, aczkolwiek no mówię, no to jest takie, wiesz, jakbym ja ci teraz podpowiadał, to przypomina to rzucanie lotką do tarczy z zamkniętymi oczami, tak? Czyli ja do końca nie wiem, wiesz, nie wiem o co się zaczepić, nie? No i matowa farba oczywiście, tak? No bo to
Matowa farba, bo też no, przy sufitach zazwyczaj ja przynajmniej maluję matową. No, żeby umalować jakimś takim półmatem czy coś, no to naprawdę trzeba być kozakiem. To nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Projekt, pozdrawiamy z branży IT. Pozdrawiam też Ciebie, Michał. Mam pytanko, chciałbym zainwestować w sprzęt i mam dylemat, Makita czy Dewalt, wkrętarki, młoty, etc. No wiadomo, że oczywiście odpowiedź jest tylko jedna, Bosch, tak? Żadna Makita, żaden Dewalt, tylko Bosch, moi drodzy, tylko Bosch. Nie no, żartuję, kurczę, no, słuchaj, wiesz co, no to jest tak, że tak naprawdę Bosch, Makita, Dewalt, Metabo, co tam jeszcze możesz dodać, Milwaukee, to są tak naprawdę... narzędzia o podobnej klasie, no wszystkie to są narzędzia profi i tak naprawdę no zobacz sobie, co ci będzie najbardziej potrzebne, tak? Bo jeżeli używasz na przykład dużo narzędzi do instalacji, przykładowo bawisz się w jakąś tam hydraulikę i tak dalej, no to Milwaukee, tak? No jeżeli gdzieś tam jakaś taka coś do stolarstwa, wiem, że chyba Dewalt ma też tam sporo różnych takich właśnie stolarskich tematów, także no kwestia, wiesz, jak utkniesz w jednej platformie akumulatorowej, no to dobrze by było po prostu, żeby tą platformę kontynuować, tak? No bo bez sensu jest kupować, nie wiem, wiertarkę jedną z Boscha, wkrętarkę z Makity, a na przykład, nie wiem, coś tam innego jeszcze z Dewalta, tak? No bo masz nagle, wiesz, milion akumulatorów, milion ładowarek, to wszystko jest bez sensu. Witam również. Witaj Krzychu, możesz polecić kogoś do wykonania projektu ogrzewania podłogowego online. Wiesz co, ogólnie to nie mam nikogo, kto takie projekty wykonuje, ale jakbyś sobie napisał do Stanisława Migasa z kanału Globe Energy, albo na Facebooku, albo na Instagramie, on ci tam poleci kogoś, bo ja sam kiedyś do niego pisałem i dał mi jakiegoś tam projektanta i to się odbywa w ten sposób, że wysyłasz, wiesz, mailem projekt, oni ci tam przeliczają wszystko i spoko, nie? Także do niego się odezwij i tam kontaktuj się z nim. Marcin pyta, jak oceniasz Budmę? No w ogóle Budma jest hitem dla mnie. Powiem wam, że pierwszy raz byłem i wrażenia mam takie dosyć mieszane, bo ogólnie to, jak pewnie widzieliście film Majstrów, no, żeśmy odwiedzili jeszcze tam po prostu znajomych w jednym miejscu i trafiliśmy na tą Budmę, mieliśmy na 12 dojechać. Okazało się, że w ogóle problem jest z parkingami, bo czekaliśmy w kolejce jak do jakiegoś tam wjazdu na parking obok tych targów. No i kolejka była tam z 10 samochodów i wszystkie odjeżdżały na bok. Nie? No mówię, no kurczę, co się dzieje? Czekamy, a tu podchodzi koleś i mówi, brak wolnych miejsc. Nie? A na tym pylonie napisane, że mamy ileś tam miejsc z ładowarkami elektrycznymi, ileś tam miejsc dla inwalidów i tak dalej. No i w ogóle wiesz, gdzie logika, nie? Mogli na przykład wywiesić kartkę, nie ma miejsc, tak? No to byśmy nie czekali jak idioci. Pojechaliśmy na drugi parking, bo ten facet nas odesłał. No i tam się okazało, że gościu powiedział, mam 4 ostatnie wolne miejsca i za 150 zł wjedziecie, nie? Na przykład. Także no, też zawinęliśmy mandżur i pojechaliśmy sobie gdzieś tam pod parkomatem. Stanęliśmy, 25 zł wrzuciliśmy, staliśmy 4 godziny, tak? Także no, to jest w ogóle słaby temat. I no w środku to tak no nie urzekło mnie, no dużo takich maszyn jakichś dużych budowlanych, jakiś tam frezarek CNC, jakiś nie wiem linii do montażowych, do składania czegoś, no tak naprawdę powiem ci, że jakbym się wybierał ewentualnie w przyszłym roku i ktoś by się z was wybierał, no to polecam coś takiego, żeby po prostu jechać tam jak najwcześniej się da i wejść po prostu jakby w pierwszym rzucie. Bo wtedy sobie obejdziesz wszystko, jakby to powiedzieć,
pierwszy na spokojnie, bo później się robi tłoczno, robią się jakieś tam nerwy i tak dalej, nie? No i Kamila poznałem, Kalika, tego tutaj z TikToka, pana, nie wiem, czy oglądacie, czy nie oglądacie. No spoko, gościu, także no może kiedyś tam się, znaczy na pewno się spotkamy, bo w przyszłości też planujemy się spotkać dosyć niedługie, ale myślę, że to się dowiecie z jakichś tam relacji na TikToku. Ten TikTok, no także wiem. Podoba się chyba ogólnie TikTok, bo tak 90% wypowiedzi jest takich pozytywnych, że raczej ten humor się podoba. No moi drodzy, to jest tak naprawdę wszystko z życia wzięte. No, to są sytuacje takie, oczywiście tak grubo przerysowane, ale no, to są takie sytuacje, że tak powiem, no, ten kto pracuje na budowie nie od dziś, no to wie o czym mówię, znaczy co pokazuję na tych TikTokach. Witaj, Krzyś, łapkę w górę, super Ciebie posłuchać, bardzo mi miło, Piotr. Piotr, stały bywalec tutaj. Młody dmuchaj. Jaka przecinarka do płytek 60x60 do 1000 zł? Kurczę, do 1000 zł no to będzie ciężko. Wiesz co, jakbyś sobie dołożył tam, nie wiem, no z 1500 Kaufmana, może kupiłem, ja na Kaufmanie robiłem, jest spoko. Ten Vertek, co ja mam, te maxi-katy, czy tam mini-katy, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa, też są w miarę ok, bo to jest podobna konstrukcja bardzo. Z takich budżetowych, no to wiesz, też pytanie, czy robisz jedną łazienkę dla siebie, czy zaczynasz z glazurnictwem i wiążesz z tym przyszłość. Jeżeli zaczynasz, no to zacznij sobie od dobrej przecinarki, tak? Żebyś się nie męczył, nie? No bo jak tam kupisz jakiegoś Walmera i tak dalej, no nie chcę tam ujmować żadnej firmie, prawda? No ale gdzieś tam wiadomo, że jakieś tam problemy są z tym i tak, no. Lepiej zainwestować w coś takiego fajnego, no to jest podstawa, tak? Jeżeli zaczynacie przygodę z płytkami. Czy umywalka na wysokości 99 cm to za wysoko? Kurczę, no ciężko się do takiej wysikać, to jest pierwsza sprawa, tak o czym pierwsze co pomyślałem, ale tak ogólnie, no to też druga rzecz, no to jest taka, że przy myciu twarzy, no to skapuje woda po łokciach. To jest właśnie no problem, tak, no bo umywalkę, jeżeli jesteś wysoki, masz 2 metry, no to dla ciebie będzie ok, ale tak ogólnie, no to powinno być między 80 a 90 cm. Ja mam dosyć wysoko w łazience, bo mam około 90 cm i już jest na granicy, bo jak myję twarz, no to gdzieś tam ta woda skapuje tutaj po łokciach. Jakich kołków byś użył, żeby zamocować coś cięższego lub drogiego w ścianie działowej 8 cm z bloczka gipsowego? Kurczę, wiesz co, coś ciężkiego i coś drogiego, no zależy jak bardzo to jest ciężkie, no bo też żaden jeden kołek, nawet najlepszy, nie zastąpi ci, nie wiem, 6 kołków nawet tańszych, tak? Czyli ja bym raczej poszedł w drugą stronę, czyli nie szukał jakiegoś jednego rozwiązania, tylko po prostu wymyślił jakieś mocowanie, żeby na wielu kołkach coś zawiesić, tak? Czyli na przykład, jeżeli masz bardzo duży telewizor, przykładowo, no zakładam, jeżeli coś drogiego, no to nie wiem, może być jeszcze przycisk z YouTube'a na przykład, nie? Ale no jeżeli masz jakiś duży telewizor i dosyć ciężki, no to w ten wieszak, no to nie pakuj 3 kołków, tylko napakuj tam na przykład 8, tak? Wtedy będziesz miał pewność. A kołki według mnie, no to tutaj już kolega Marcin Nowak pisze, Duo Power. No dla mnie to te kołki to są no mistrzostwo świata, tak? Także Fisher, Duo Power.
Co sądzisz o TapeTech? Używasz takich narzędzi? Wiesz co, no próbowałem sobie tymi boksami szpachlować. Pożyczyłem od kolegi Marcina z Leder Pro. I no, kwestia wprawy, tak. No, jeżeli robisz dużo metrów suchej zabudowy, no to fajna sprawa, tak? Jeżeli się tylko tym zajmujesz. Ale no, jeżeli robisz takie mydło powidło jak ja, no to wiesz, ciężko się zaopatrzyć w narzędzia, tak? Także, znaczy takie wszystkie, nie? No bo byś musiał mieć, no tak jak ja, wszystko do wszystkiego, nie? No jak się wyspecjalizujesz w suchej zabudowie, to wtedy możesz się bawić z takimi narzędziami. W jakich godzinach pracujesz? Przedsiębiorca w Polsce pracuje 24 godziny na dobę. Zapamiętajcie, moi drodzy. Nie no, ale prawda jest taka, że nawet dzisiaj szykując sobie towar jakiś tam gdzieś na jutro, musiałem jechać do garażu drugiego, naszykować sobie agregat do malowania, odkopać najpierw ten agregat, także no nawet niedziela i gdzieś tam też człowiek pracuje. No. Także takie życie niestety. Krzysztof Karpiński. Siema Krzychu, witam wszystkich. Cześć Krzysztofie. Miło Cię tutaj widzieć na czacie. Pozdro z Norwegii, panowie. Pozdrawiam również. Co pijesz? Piję Kormorana 1 na 100. Tradycyjnie. Moi drodzy, już od, nie wiem, chyba 2 lat na live'ie nie piłem piwa alkoholowego. Co radzić, gdzie szukać zleceń? Przez kryzys obroty spadły o 50%. A jak to jest u ciebie? Wiesz co, no u mnie jest tak, że ja po prostu no nie świadczę już usług za bardzo, tak? No gdzieś tam po znajomości komuś tam robię jakąś tam jakieś rzeczy, tak? Ale no tak jakby nie mam pracowników, wypadłem trochę z obiegu, ale faktycznie no z wielu stron słyszę, że gdzieś tam faktycznie no robi się ciężko, ciasno na tym rynku. No, gdzie szukać zleceń? No, kurczę, no ciężki temat jest, no. Nie wiem, czy Facebook, no grupy facebookowe, może gdzieś tam jakieś, no nie wiem, czy ktoś w ogóle z ulotek jeszcze kogoś tam szuka, tak? Znajduje w sensie. No, ale pogadać z kolegami, którzy na przykład, nie wiem, robią hydraulikę, robią elektrykę, zaprosić na kawkę do maka, tak? No to są najlepsze kontakty, tak? Jeżeli na przykład ja bym nie miał roboty, biorę sobie telefon i wykręcam kilka telefonów i gdzieś tam od jednego, drugiego znajomego zawsze coś tam załapę, tak? Czyli moim zdaniem utrzymywanie kontaktów gdzieś w branży to jest po prostu najlepsze, żeby się tam kolegować, żeby kogoś polecać i tak dalej, i tak dalej. Facebook Fixly Oferteo znajomi. Znaczy to bym bazował bardziej na znajomych, bo Oferteo to Flixy nie byłem, ale to Oferteo to jest dla mnie troszeczkę, no kiedyś tam się zarejestrowałem, tak z ciekawości, ale no tam jest tylko kryterium ceny i tylko i wyłącznie, także no gdzieś tam jakąś jedną, drugą, trzecią robotę oglądaliśmy, ale wiesz, jak już usłyszeliśmy, że ktoś tam robi gładzie za 2 razy mniej niż my robimy, no to ja już w ogóle odwróciłem się na pięcie i wyszedłem, nie? Także. Cześć, polecisz agregat malarski na start? Wiesz co, polecę ci, no, agregat malarski na start. No, zastanowiłbym się nad tym Graco GX21. Nie wiem, jak on tam cenowo stoi, no bo też wszystko zależy od budżetu. No ale no Graco, no to wiadomo, że zawsze tam gdzieś jakiś serwis jest w miarę, tu wiesz, no czy tam do pomp serwisu możesz się odezwać, pogadać z nimi i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie Graco, no to chyba jakieś Wagnery tylko zostają, tylko że tak naprawdę agregaty Profi, no to zaczynają się od modelu tego 2329, tego co ja mam. No to już jest taki profi, ewentualnie no coś tańszego, no to znajdziesz jakiś tam Wagner, tak? Ale no też właśnie no pytanie, tak? Czego szukasz? No? Czy od razu walisz z grubej rury i masz na przykład, nie wiem, na 5-7 lat spokój,
czy kupujesz coś taniego i się zastanawiasz po roku, czy to był dobry wybór. Malowanie Łódź 290. PC, mówisz Graco PC 290, Marcin? Bo ja miałem 390 jeszcze, ale on poszedł. Nie, ja miałem 395. No, tylko że go sprzedałem. Koniec z końcem. Kiedy to otwarcie sklepu? Kurczę, tego nikt nie wie. Majstry nas zapraszali na parę petówki, to niech się teraz tłumaczą tutaj na czacie, kiedy otwarcie sklepu. To nie, moi drodzy, to nie jest takie proste, w sensie mógłbym to zrobić szybciej i po prostu no, wpakować tam multum pieniędzy. Powiem wam tak, ale z drugiej strony gdzieś tam też obdzwaniam, uruchamiam jakieś tam kontakty, obdzwaniam jakieś tam no, znajome firmy i tak dalej, czy ewentualnie no, ktoś by, no nie wiem, nie chciał dorzucić cegiełki w postaci jakiegoś materiału do budowy tego lokalu. No i to wszystko trwa, tak? No, gdzieś tam dogadywanie się z jakimś marketingiem i tak dalej, to wszystko trwa. I dlatego tak to idzie po prostu, nie? Także no, ja jakbym miał, nie wiem, no, budżet, wpakowałbym tam od razu 50 koła, zatrudnił sobie super ekstra sztab ludzi i w miesiąc czasu by było otwarcie i pilibyśmy szampana, tak? Tylko że właśnie no, nie do końca o to chodzi, tak? Nie taki był zamysł, że tak powiem, no, wejścia w ten projekt, żeby po prostu spukać się z pieniędzy i stanąć na środku i powiedzieć, hej, o, otworzyłem. No, także no, ten projekt był wzięty też po to, żebyśmy tam ogarnęli. Żebyśmy ogarnęli właśnie współpracę z Siniatem, żebyśmy ogarnęli właśnie jakieś tam inne tematy jeszcze takie poboczne, także tak to wygląda. Robimy wszystko, żeby było szybciej niż później. No, dokładnie. I tutaj na początku dzisiejszego live'a też mówiłem o tym, że działamy sobie tam z majstrami, którzy, no powtórzę po raz drugi, trochę mi tyłek uratowali tym, że robią ze mną akurat. No tak się złożyło, że jakiś tam chwilę mieli przestoju i tyle. Tu Bądzin się dołoży? Chyba nie. Nie będzie płytek tam raczej. Znaczy rozmawiałem też, ale no jakby temat ucichnął. Cześć Krzychu, mógłbyś rozwinąć temat malowania agregatem. Chodzi o to, że dużo grono ludzi mówi, że się nie opłaca malować agregatem, bo schodzi na obklejanie. Masz jakiś patent na obklejanie? Ja wam powiem tak, jeżeli ktoś mówi, że schodzi dużo czasu na obklejanie i się nie opłaca malować agregatem, to prawdopodobnie jest waszą konkurencją i nie chce, żebyście wy natrzaskali metrów, bo on sobie wtedy natrzaska metry. Jaki jest problem poobklejać ściany, poobklejać okna? Zresztą pokazywałem na moim kanale, jak to zrobić raz, a porządnie, już pod malowanie na gotowo, tak? Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o malowanie agregatem ścian, to tak naprawdę miałem chyba tylko ze 4 roboty. Takie, że malowaliśmy ściany i jedną mieliśmy w Konstantynowie Łódzkim, gdzie było chyba z 15 kolorów. No to była jazda taka dosyć, dosyć spora. No to trzeba się namachać, tak? Ale zazwyczaj ja to robiłem w ten sposób, że obklejałem sobie okna, obklejałem sobie tam jakieś, nie wiem, elementy wystające i na przykład pryskałem na gotowo sufit, tak? Oczywiście no pomijam gruntowanie, tak, czy malowanie farbą podkładową na biało i tak dalej, ale na gotowo malowałem sufit, tak? No to zobaczcie, w jeden dzień malujecie sufit na 2 razy, przykładowo macie mieszkanie 100 metrów i to jest już koniec. Nie macie smug, nie macie, no jak umiecie malować, tak? No nie macie smug, nie macie nerwów i po prostu no w jeden dzień macie wszystko ogarnięte. Zwijacie folię, odpalacie wałki, malujecie ściany wałkiem, tak? I prosty temat, no. Także dla mnie na każde metry się opłaca malować. Tutaj kolega Marcin, malowanie Łódź, zajmuje się malowaniem jakby tak zawodowo, poleca 3 agregaty.
Nawet ostatnio rozmawialiśmy, Marcin, mówiłem ci, żebyś tam trochę ten kanał swój odświeżył, bo tak jak widzisz, jest na to parcie, ale no mówię, no każdy, kto tam kupił agregat, to zaczął malować agregatem, no to wie, że no jest lepiej. Zresztą nawet tutaj majstry, jeżeli są jeszcze na czacie, mogą tutaj napisać na czacie, czy obiektywnie, czy lepiej agregatem, czy lepiej ręcznie. Józef Hajek. Cześć Krzysztof, tu Józek ze Słowacji. Pozdrawiam Cię. Również Cię pozdrawiam. Miło, że wpadłeś. Tak czy siak oklejasz? No tak, tak, no właśnie. Tak. Jak malujecie też wałkiem, no to i tak musicie pooklejać ściany, tak? Teraz są takie rozwiązania, że macie tą folię od razu z taśmą. Możecie sobie, nie wiem, też od razu nakleić na ścianę. Zresztą tak wam powiem, że nie mam na razie możliwości, ale tak się zbieram do tego, żeby nagrać jakąś serię odcinków Maluj jak pro, ale agregatem, tak? Czyli od podstaw właśnie agregatem, jak okleić, jak, nie wiem, zabezpieczyć ściany, jak okleić okna i tak dalej, od czego zacząć, bo ja akurat proces malowania odwracałem, czyli na przykład najpierw robiłem ściany, jak ściany były malowane na gotowo, oklejałem wszystkie ściany, malowałem na gotowo sufit, tak? Czyli odwrotnie niż tradycyjnie wałkiem. No, także no jest parę takich sztuczek, gdzie może warto by było to pokazać, aczkolwiek no muszę mieć czas, chęci i tyle, no, i mieć gdzie to zrobić. Możesz u mnie taką serię nagrać. A ty, u ciebie w domu w sensie? Łukasz? Zasiądę w loży szyderców. Marcin, ja to myślałem, że wiesz, to jak będę nagrywał tą serię, to będziemy na telefonie siedzieć, będziesz mi podpowiadał, co zrobić. Tak. A ty na jakim etapie jesteś, Łukasz, z tą budową tego domu? Zrobimy roasta. Krzysiek, te gieburze z klejem DK, myślisz, że ta garść komentarzy podbiła tak solidnie oglądalność tych dwóch filmów? Aż smutne, że kontrowersja tak działa na zasięgi. A czy wiesz co, kurczę, wiesz co, no zależy z jakiej strony to na to spojrzeć, nie? Bo patrz, jak sobie spojrzysz na mnie, nie? I widzisz gościa, który nagrywa film, w tym filmie przyznaje się do błędu, że 3 lata temu jeszcze widzieliście u mnie nawet na kanale i te filmy są, gdzie ja też kleiłem płytki na płyty GK przyklejone na ścianę i wiesz, mam na tyle wielkie jaja, żeby usiąść przed kamerą, przyznać się do błędu i robię to po to, żeby ostrzec innych ludzi, żeby tego po prostu nie robić, żeby uważać na to, co się robi i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, jest grupa osób, która zaraz, wiesz, wyciąga komentarze, pisze komentarze, że o kurczę, bo ty kiedyś tak robiłeś, a teraz się mądrujesz. No teraz się mądruję, bo to się nazywa rozwój osobisty. No kiedyś tak robiłem, rozwinąłem się w pewnym temacie i teraz już tak nie robię, tak? Czyli tak to wygląda. No tak samo, wiesz, no tutaj zakładam, że większość osób ma prawo jazdy, tak? No jeżeli wjechaliście sobie na miasto pierwszy raz, no to jakie było trzepanie, tak? A teraz no tak naprawdę wsiadasz do samochodu, robisz pewne rzeczy z automatu, tak? Także no to wiesz, no to pewne rzeczy też przychodzą z czasem, z wiekiem i tak dalej, nie? Nie, bez ciśnień tutaj piszesz. Nie chodzi mi o to, wiesz, jakby tam nie mam pretensji do ciebie, że napisałeś komentarz, nie? Tak to jest, nie? Że wiesz, że kontrowersja podbija zasięgi. No zawsze podbija zasięgi. No weź sobie zobacz, co się dzieje z tymi, nie wiem, no z hejtem, tak? Gdzie tam ludzie się przerzucają gdzieś tam w komentarzach, że rostują się tymi filmami, albo na przykład te gale freakfightowe, no to wszystko się na hejcie opiera, tak? Czyli hejt podbija ci zasięgi. No czy to jest dobre? No niekoniecznie, nie?
Także tak to wygląda. No burza pod filmem, tak, no podbija trochę ten algorytm, nie? Tak jak nie lubiłem majstrów, to progres zrobili mega. Wiesz co, wspominałem im, że tak powiedziałeś i generalnie, no wiesz, też tak uważam, no sam z nimi robię i widzisz, wiesz, naocznie widzisz ludzi, którzy działają gdzieś, mówię tutaj nie tylko o mnie czy o nich, nie, ale wiesz, widzisz ludzi, którzy działają na YouTubie, i pokazują swoje, nie wiem, no, swoją pracę od początku do końca, tak jak u mnie, na przykład są łazienki od A do Z i każda łazienka jest technicznie lepiej wykonana od poprzedniej, nie? No i to się właśnie nazywa progres, nie? Bo jeżeli ktoś na przykład klepie w kółko to samo, w kółko to samo, w kółko to samo, to samo, to samo i ktoś tam pisze, że 30 lat tak robi i jest okej, no to kurde, no coś jest nie bardzo, tak? Najgorsze jest to, że wiesz, młodzi ludzie później to podłapują. Młodzi ludzie, mówię w sensie stażem pracy, tak? Czyli zaczynają dopiero, tak jak my żeśmy wszyscy kiedyś zaczynali, podłapują takie właśnie tematy gdzieś na forach budowlanych, że tak robią i tak dalej, i tak dalej. No i tworzą się pewne właśnie takie problemy, nie? No, także to ja to nie robię dlatego, żeby był większy hejt na mnie i żeby była burza pod moimi filmami. Tylko może to zabrzmi tak, no nie wiem. Jakby to powiedzieć, hipisowsko albo nie wiem, no robię to po prostu, żeby pomagać innym ludziom, no tak po prostu dlatego to robię, no, żeby ludzie nie popełniali tych błędów, które ja popełniałem, tak powiedzmy, no. Tak to pokrótce można powiedzieć. No, możemy skończyć temat, bo już się rozgadałem i no tak to wygląda. Ale to faktycznie, no, wracając, tak smutne to jest, że faktycznie, no, niektórzy ludzie tak podchodzą do tego, nie? Że gdzieś tam jakieś słowo i od razu gówno burza się tam, ktoś tam się nie zgadza, nie? Brną w to jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, bez sensu. Krzysiu, ten hejt cały sami włodarze Fame rozkręcili, Boxdel, Don Casio czy stary Muran, a potem winę na ludzi zwalają. Oni żyją z hejtu, bo zarabiają na tym. Wiesz co, rękoma nogami się pod tym podpisuję. Ja jestem daleki raczej tak nie wiem, od wypowiadania się na niektóre tematy, tak jak tam się ludzie wypowiadają i tak dalej. No ale to są smutne historie, wiesz, no. Kolejna osoba gdzieś tam poszła na ten drugi świat i nagle wszyscy są tutaj jego kolegami, tak okazuje się. Straszne to jest, ale no, nic nie zrobimy, tak. Tylko, że widzicie, no ja mam za 2 lata będę miał 40, nie? Ja pamiętam świat bez internetu. To jest najlepsze. I ja wiem, że jak wiesz, internet się skończy, no to ja zamknę laptopa, odłożę GoPro na półkę i ja sobie będę działał. Ja mam swoją rodzinę, dzieci, dom i tak dalej, i tak dalej. Ale młodzi ludzie, którzy nie znają tego świata bez internetu, oni tak naprawdę nie mają gdzie uciec. To jest najgorsze, nie? Także, znaczy mają gdzie uciec, tylko nie wiedzą może tak do końca, jak to zrobić, nie? Ale pojechało filozofią teraz. Jaką żyletkę do gładzi pan poleca? Luti Parfait, tam już ktoś też pytał na początku dzisiejszego live'a. 40 za 2 lata wyglądasz na więcej. Ej, no stary, ranisz moje uczucia. Nie, no tak jest, no 40 za 2 lata, także.
Jakie spodnie robocze do chodzenia na drabinie polecasz? Wiesz co? Najlepiej na tyłku mi leżą te sneakersy niebieskie, ale nie pamiętam, jaki to jest model. Musiałbyś zajrzeć na grupę Remont for You i tam odkopać temat spodni roboczych, bo też było pytanie, ja też tam się wypowiadałem i podlinkowałem te spodnie, w których chodzę. Drogie są, bo kosztują ponad 400 zł, ale no zamówiłem już sobie drugą parę. W jednej chodzę, no czekam po prostu, aż się scochrają, będę miał drugą. Pytanko, robię podłogę z płyty OSB, rozstaw co 60 cm. Polecasz podwójne płytowanie czy dodatkowe łaty 4 na 6, 140 cm rozstaw? Wiesz, co ci powiem? Nie wiem, bo ja mam wiązary chyba co 60 cm, nie, co 70, nie wiem ile mam, nie, co 66 i mam 2 razy 22 tutaj na poddaszu. Jest ok, nic się nie ugina i tak dalej, i tak dalej. Także jest ok, ale nie wiem, czy pod płytki nie powinny być legary co 40 cm. Powinno być zagęszczone chyba. Łukasz Dziadeczki pyta, dlaczego mi tak ego wywaliło? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że moje ogromne jądra produkują tak wielką ilość testosteronu, że po prostu chyba to jest tego wina, wiesz? Tak mi się wydaje. Wypowie się coś na temat Megarona. Mówisz o tym Megaronie DV21? Bo zakładam, że tak, bo ostatnio też nam ktoś pytał na TikToku. O tego Megarona. Znaczy, wiesz co, no, jak dla mnie, no masa w pierwszej trójce, tak? Aczkolwiek twardawa do szlifowania, ja tam lubię takie masy twardsze. No, majstrom się tak nie do końca podobało przy szlifowaniu, ale ja tam lubię takie twardsze masy po prostu. No, według mnie są troszeczkę, można powiedzieć, więcej błędów przy szlifowaniu wybaczają, bo jak jest jakaś miękka masa, no gdzieś tam przelecisz szybko tą szlifierką, przetrzesz i tak jest, robi się ciężko. No. Chcę ten Megaron testować, ale gdzie go kupić? Wiesz co, no w marketach jest dostępny z tego, co kojarzę. Robimy, co możemy. Krzysiu, jak u Ciebie ze zleceniami? Ja w Zgierzu po 14 latach w zawodzie mam teraz przestój, przepraszam, 3 miesiące. Jestem przerażony, mimo wielu ogłoszeń nikt nie dzwoni. A czy wiesz, no tu nie trzeba filozofii i jakiejś tam wyższej szkoły ekonomii mieć skończonej, bo no, to jest proste. No, jeżeli ludzie nie biorą kredytów, kredyt jest, że tak powiem, no nie jest dostępny tak ogólnie, no to mniej mieszkań się ludzie kupują, mniej mieszkań się remontuje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc no tej roboty będzie mniej. Rozmawiałem z drugim już murarzem, co jest ciekawe, nie wiem, czy to w poprzednim live'ie poruszałem, czy nie, bo już nie pamiętam, kiedy to było. I no pod Castoramą spotkałem murarza znajomego i powiedział, że on ma robotę do czerwca. Autentyczna historia, naprawdę przysięgam wam z ręką na sercu, nie zmyślam. Tylko że mówi, że ma takie roboty, mu się poważniejsze trafiają, że nie takie domki z skorupki, tylko mówi, że ma jedną taką dużą willę do murowania, no i drugą jakąś robotę ma taką dużą, że na pół musiał zrobić z kolegą, bo sam by nie dał rady. Także tak to wygląda, no. Nie wiem, no będzie no kilka takich chudych lat moim zdaniem, aczkolwiek no wiecie, przewidzieć coś w tej rzeczywistości dzisiejszej, no to jest.
Dosyć ciężkie. Nie wiem, czy zauważyliście na TikToku, czy gdzieś tam na Facebooku się przewijają takie akcje, że jakieś niezidentyfikowane obiekty latające zestrzelili. Czyli teraz będzie strach, bo UFO nas atakuje, nie? I tu już w Ameryce, w Chinach zestrzelili UFO i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze jest to, nie wiem, czy oglądacie Krzysztofa Atora Woźniaka. On ma kanał wideo prezentacje. Tak go rzadko oglądam, bo długo trzeba go słuchać, ale czasami tam gdzieś obejrzę jego jakieś tam filmy i w spiskowych teoriach miał taką teorię, że będzie wymyślony, nie wiem, atak kosmitów, tak, żeby tam wiadomo, co było. Teraz jest, wcześniej było słowo na P, teraz jest słowo na W. A za chwilę będą atakować nas kosmici, nie? Co sądzisz o szpachlowaniu łączeń płyt GK na pierwszy raz klejem do płytek? A po co klejem do płytek? Bo nie rozumiem. Chyba, że w łazience. Bo czasami też tak robiłem. Jeżeli gdzieś tam łazienka pod płytki, no to wypełniałem klejem do płytek. Widzę, że wiesz, o co chodzi z teoriami, powoli każda staje się faktem. No wiesz, jeżeli ktoś coś mówi już o czymś, to tak naprawdę to już nie jest teoria spiskowa, tylko już zaczyna coś się dziać. Poza tym termin w ogóle teoria spiskowa, nie wiem, czy wiecie, został wymyślony przez CIA w latach 70., tak, żeby po prostu zrównać wszystkich, którzy coś wywęszyli, coś, że tak powiem, no wiedzieli o czymś, tak, mieli jakieś informacje, żeby zrównać ich do poziomu płaskoziemców, że to jest bez sensu, że to jest teoria spiskowa, że to jest wymysł i tak dalej, i tak dalej. No a życie pokazało jednak, że to nie do końca tak jest, nie? Pozdrawiam z Holandii, dobry kanał, dobra robota. Dziękuję bardzo. Jaka masa szpachlowa do maszyny, żeby często się nie zatykała przy rzucaniu? Wiesz co? No, nie wiem, co ci polecić. No teoretycznie każda, tak? Każda gotowa. Jak ustawia pan laser pod poziomowanie M-systemu? A czy wiesz co, no musisz ustalić sobie na imbusie jakąś tam długość i po prostu znaleźć najniższy punkt na ścianie, jeżeli na przykład kręcisz na ścianę i cofnąć się około centymetra, bo M-system potrzebuje minimum centymetr. Czyli od tego miejsca cofa się centymetr i plus na przykład, jeżeli masz na imbusie ustawione 5 centymetrów, no to w sumie cofa się od tego punktu 6 centymetrów. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Jest film na kanale, on 2 lata temu był ten film, M System po mojemu, także sobie odszukaj ten film i będziesz po prostu no wiedział. Tam myślę, że dużo informacji jest. A co myślisz o gładzi polimerowej Atlas GTA? Wiesz co, nie robiłem GTA, tak ci powiem szczerze, z ręką na sercu wziąłem kiedyś 2 wiadra na testy, no to trochę tam żeśmy poszpachlowali, trochę Amerykana wkleiłem. Generalnie słyszałem, że dołączeń jest taka średnia, bo tam jest też na GTA jest napisane, że można szpachlować łączenia w Q1, ale obiło mi się o uszy, że nie do końca tak jest, że to jest taki trafiony wybór do Q1. Którą hydroizolację lepiej zrobić w łazience? Jednoskładnikową na przykład Sika, czy lepiej zrobić dwuskładnikową na przykład Mapei?
Zależy od tego, jakie masz tynki, jakie masz wylewki i tak dalej. Nie ma jednorazowej odpowiedzi. Na tynki gipsowe polecałbym ci folię w płynie, jeżeli masz akurat tynki gipsowe. Cały proces wykonywania hydroizolacji jest u mnie na kanale, na tynkach gipsowych. Jeżeli masz jastrych cementowy, no to możesz jastrych cementowy. Przepraszam, hydroizolację mineralną jednoskładnikową użyć. Na przykład Sika 1K, tak? To jest hydroizolacja jednoskładnikowa. Sopro DSF 523. No, jak dla mnie Sopro chyba wygrywa, aczkolwiek no jednym i drugim robiłem i jedna i druga hydroizolacja jest bardzo dobra. Przewaga hydroizolacji jednoskładnikowych jest taka, że macie tylko jeden składnik. Nie dozujecie tego płynu. Rozwadniacie sobie zazwyczaj tą hydroizolację w ten sposób, że macie różną wodę zarobową, czyli możecie sobie dorobić pod pacę, możecie sobie zaciągnąć pacą. Jeżeli macie ochotę posmarować wałkiem, możecie sobie rozwodnić bardziej, posmarować wałkiem, tak? Wszystko oczywiście tam w jakichś proporcjach, które są opisane na opakowaniu. Ale generalnie, moim zdaniem, osobiście jednoskładnikowe są dużo, dużo lepsze. Czy warto pić alkohol na budowie? Kurczę, czy warto? To nie pytaj, czy warto, tylko ile, tak? Bo to wiadomo, że warto, bo budowa w Polsce na trzeźwo jest w ogóle nie do przyjęcia. Tylko ile, tak? No wiadomo, jeżeli tam seteczka przed budową. No to nie ma problemu, nie? Gorzej, jeżeli połówkę ktoś wypije przed budową, no to jest problem, nie? Ale tak na poważnie bym ci powiedział, że nie warto. W ogóle w żadnej pracy nie warto pić alkoholu, dlatego, bo może stracić życie. Albo na przykład poważnie się uszkodzić, nie? A pamiętaj, że urodziłeś się bez części zamiennych. Poszklanie i narusztowanie, nie? Artur Stańczyk, ale powiem ci historię z życia wziętą, gdzie mój kolega akurat był świadkiem rozmowy o pracę u mojego pracodawcy, gdzie przyszło trzech delikwentów, bo to były czasy gdzieś tam 20 lat temu, to się chodziło od firmy do firmy, gdzieś tam można było tak to można ująć. I przyszło trzech delikwentów, no i pracodawca tak no, popatrzył i od razu powiedział: Wiecie panowie, ale u mnie nie pije się alkoholu. A oni: Aha, dobra, to dziękujemy, i wyszli. Jak wychodzili, to jeden z nich powiedział: Ja na trzeźwo, na rusztowanie to się boję wejść, nie? Autentyczna historia, tak słyszałem, nie? Także te moje TikToki, no to są tak naprawdę odzwierciedleniem też pewnych sytuacji, które w robocie ja widziałem, nie? No. Czy słyszałeś o wypadku w Lęborku? Nie słyszałem. Nie oglądam telewizji ogólnie. Nie wiem, co za wypadek. Zastanawiam się, jak bardzo w ilości zleceń pomógł panu personal branding w mediach społecznościowych. Czy przybyło klientów majętnych, czy ma pan inną strategię niż na początku? Wiele się zmieniło. Wiesz co, to jest no, temat na dłuższą rozmowę. Generalnie powiem ci, że nie wykorzystuję w 100% tej marki osobistej mojej. Bo gdybym wykorzystywałbym, bym troszeczkę w innym miejscu, jeździłbym Mercedesem i tak dalej. Ale to by się wiązało, że musiałbym więcej czasu poświęcić pracy, a nie rodzinie. A w tym momencie to jest dla mnie najważniejsze. Nie chcę stracić, nie wiem, dzieciństwa moich dzieci. Po prostu. Tak po prostu mówię, jak jest. Jakby mam z czego żyć. Nie jestem osobą bardzo zamożną, ale dla mnie, powiedzmy, no, rodzina, dzieci są najważniejsze. W tym momencie, tak. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Nie sztuką jest robić od rana do wieczora i nie pamiętać dzieciństwa swoich dzieci. Nie chcę tego błędu popełnić, co większość moich starszych kolegów popełniła.
Krzysiu, panele winylowe Afirmax polecasz? Oczywiście, że polecam. Mam u siebie na poddaszu tutaj i powiem wam, że panele winylowe to jest coś, nie wiem, mega, mega zarąbistego. Ja na przykład w domu tutaj na parterze mam panele zwykłe i a propos dzieci, no to moja córka ma jakąś tam kuchenkę taką zabawkową, wiecie jak jest, prawda? I gdzieś tam wylewa wodę, po sobie tam coś gotuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tak na niby sobie gotuje. No i te panele tak naprawdę nadają się już do wymiany. Przy panelach winylowych dostała tutaj na poddasze, bo ma już tutaj swój pokój na poddaszu, dostała nową kuchenkę, no i oczywiście super ekstra zabawa, wchodzę na górę, a tam po prostu no kałuża na środku, tak? No przy panelach zwykłych, no tak naprawdę byłaby podłoga nie do uratowania, przy winylowych po prostu ręcznik papierowy, osuszyłem podłogę, nie ma najmniejszego problemu. Także polecam. Ja ogólnie mam zdanie, że panele winylowe wyprą te zwykłe panele. Tak mi się wydaje. Był filmik o wbijaniu wystającego wkręta młotkiem, co teraz się dzieje z tą ścianą. No nic się nie dzieje, co ma się dziać? No zaszpachlowaliśmy ją i jest już wyszlifowana nawet, jutro malujemy. No po raz, pan Odrurek, po raz pierwsze, że dzieciństwo, a po drugie zdrowie ważne, bo sam teraz mam problemy od dłuższego czasu, kurwa macie, jak ja to czytam, bo mi się przesuwa ten czat. Sam mam od dłuższego czasu problemy zdrowotne z kręgosłupem. No wiesz, witam w klubie, też mam problemy z kręgosłupem od dawna, można powiedzieć. I no z kolanami, tak jako glazurnicy, tak choroba zawodowa glazurników, zresztą hydraulicy podejrzewam, że też. No, dziwne jest to, że praca na budowie nie jest wpisana jako gdzieś tam no, szkodliwe warunki pracy, tak, no bo wiadomo, że jakieś pyły, jakieś kurze, dźwiganie i tak dalej, no to budowlańcy powinni troszeczkę krócej pracować, tak, żeby mieć wcześniej tą emeryturę, ale no. Niestety tak nie jest. My brukarze też. Tak, dokładnie. No, generalnie no każdy murarze, brukarze, co tam jeszcze? No, elektrycy, hydraulicy, no, dekarze, tak, no zobacz sobie na dekarze, tak, kiedy walą po prostu na tym słońcu, gdzieś tam robią dachy i tak dalej, no to jest ciężki naprawdę kawałek chleba i w pewnym momencie tak, w pewnym momencie, kurczę, co mi się tu wyświetliło. Dobra, zgubiłem wątek. My, brukarze też. O czym ja mówiłem? No, ogólnie ciężki kawałek chleba, praca na budowie. A, i w pewnym momencie tak doszło do mnie, że nie dziwię się, że młodzi ludzie tak nie za bardzo garną się na budowę. Raz, że troszeczkę zmiana pokoleniowa, że oni mają inny mental w głowie niż my mieliśmy 20 lat temu, jak wchodziliśmy na rynek. A druga rzecz jest taka, że no kurczę, no to jest ciężka robota, no każdy jednak by chciał mniej pracować, więcej zarobić, nie narobić się i tak dalej, to jest całkiem naturalna rzecz, no. Ale no prawda jest taka, że jeżeli młodzież dzisiaj przetrwa ten etap i naprawdę przemęczy się tam rok, dwa, trzy na budowie, naprawdę się przemęczy w jakiejś tam firmie, no to później ma już z górki. Później ma z górki, bo na ich miejsce wchodzi jakiś tam kolejny młody, na ich miejsce już wchodzi jakaś inna brygada, a ty już zdobyłaś jakieś umiejętności, zaczynasz pracować na budowie jako fachowiec, tak? No i wtedy jak się czegoś nauczysz, będziesz miał fach w ręku, no to wtedy ty będziesz dyktował warunki. Krzysiu, po czym poznałeś prawdziwego fachowca, między innymi po narzędziach? Wiesz co, no tak, no, jeżeli ktoś ma narzędzia dobre, tak, i
Też nieraz tam w komentarzach ludzie piszą, że ja mam dobre narzędzia, bo dostaję gdzieś tam na współpracę. Tylko że ja miałem dobre narzędzia, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTube'a. Też miałem dobre narzędzia. I generalnie inwestycja w narzędzia, inwestycja w firmę, inwestycja, nie wiem, nawet w ciuchy robocze, tak? Jeżeli występujecie w tej firmie jako na przykład jakaś brygada, jesteście dobrze ubrani, macie porządne buty, macie czyste te ciuchy, tak? Nie wyglądacie jak flejtuchy i tak dalej, no to dużo świadczy, tak? No i też od jednej osoby usłyszałem, że to była kobieta akurat, że jak widzi firmę i w pierwszy dzień brygada wchodzi na budowę i ma ze sobą odkurzacz, no to wiadomo, że to jest porządna firma. Także odkurzacz też jest ważny, moi drodzy. Najlepsze narzędzia to w usterce. No tak, aczkolwiek, wiesz co, nie wiem, no, tak domniemam, że niektóre te odcinki są ustawiane, bo powiem ci szczerze, że no nie wierzę w pewne rzeczy, że aż tak jest, jak tam jest to opisane, nie? Dlaczego masz 5 gniazdek w pokoju? Mówisz o wyłączniku tutaj? To żeby wam pokazać, to nie są gniazdka, tylko to są wyłączniki. Mam tutaj dwa okna. Każde okno, na każdym oknie jest roleta, czyli już dwa elementy ci odchodzą do rolet. No i później masz dwa klawisze, dwa elementy po dwa klawisze do sterowania oświetleniem. A to sam na samej górze to jest sterownik do ogrzewania tutaj techa. Także tak to wygląda. Generalnie im więcej, tym lepiej. No ja w salonie mam takie dwie baterie po cztery, czyli 8 mam wyłączników. Cztery od rolet i 4 od oświetlenia. Cztery wyłączniki i komputer od termo, mordeczko. Dokładnie tak, kolega ci wyjaśnił. A czy ogólnie, no gniazdek nigdy dosyć. Jak gdzieś tam wykonywaliśmy jakiś remont w mieszkaniu i taki od podstaw, gdzie też tam elektrykę wymienialiśmy i klienci się pytali, ile gniazdek i tak dalej, no to ja zazwyczaj podpowiadałem, że no w każdym narożniku gdzieś tam w pokoju niech będzie gniazdko. Nie zaszkodzi, no i tak robisz tą elektrykę, a później nawet, wiesz, podłączenie jakiejś tam choinki na święta robi ci się problem, bo musisz przeciągać, przedłużać przez pół pokoju, nie? Także no faktycznie, no nigdy za wiele gniazdek. W UK też dobrych fachowców poznaje się po posiadaniu odkurzacza. Jeżeli go nie mają, to masz do czynienia z kosmitami. Czy pan pracuje sam, czy z kolegami? Ja ogólnie pracuję sam, ale no czasami zdarza się, że pracuję z kolegami z Łodzi, którzy też nagrywają na YouTube'a ich kanał, to co dziś robimy. No, ewentualnie gdzieś tam, tak jak z Marcinem robiliśmy u Wojtka z kanału Do Roboty, no to z innymi kolegami współpracowałem. Czym zajmowałeś się przed układaniem glazury? Znaczy, no ja generalnie zajmowałem się suchą zabudową. Pracowałem w firmie, która wykonywała suchą zabudowę i no tam pracowałem 7 lat, także tym się zajmowałem głównie. Cześć Krzysiek, pisałem wiadomość na Insta, czy mogę liczyć na odpowiedź? Szczerze, Daniel, nie obraź się, ale nie czytam, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, czy na Insta, czy na Facebooku. No ciężko jest się ze mną skontaktować ogólnie, no. Czym pan się zajmował przed glazurą? No powiedziałem przed chwilką, suchą zabudową. Tarcze do bruzdownicy, jakie najbardziej polecasz? Wiesz co, no do bruzdownicy zależy też do jakiego materiału. No jeżeli chodzi o beton, to boszowskie tarcze są dobre, nawet bardzo dobre, bym powiedział, takie żółto,
żółto-białe, nie pamiętam dokładnie modelu. Aczkolwiek no, można też iść w jakąś totalną taniochę, no bo to tylko do bruzdownicy. No. Ja ze swojej perspektywy, jak chyba powinno być, ze swojej perspektywy widzisz rynek wykończeniówki w chwili obecnej, jak kredyty siadły? Czy zleceń jest nadal tak dużo? Nie, no nie jest tak dużo zleceń i już tutaj też mówiłem przed pół godziny, że no po prostu no to siadło, tak, i widać to i zarówno po murarzach, zarówno po wykończeniowcach, instalatorach i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem osobiście czeka nas kilka chudych lat niestety. No także tak to wygląda. No to, mówię, no, nie trzeba jakiejś wysokiej szkoły ekonomii kończyć, żeby po prostu, no, wystarczy poczytać sobie o cyklach koniunkturalnych, tak, po prostu, no, to jest tak, że to jest, zawsze tak było, tak, czyli gdzieś tam są okresy hossy i bessy. Byłeś swojego czasu patronem zmywaka? Byłem. byłem, moi drodzy. Znaczy ogólnie... O, Patrycja nawet zawitała. Witam, Roma Biernacka. Byłem patronem zmywaka i nie tylko jego. No, nie wiem, czy na tym moim koncie widać, bo chyba to jest wszystko ukryte, ale byłem patronem Ryśka Trachrycha, bo uważam, że też dobrą robotę robi. Jestem patronem Trolskiego. Tutaj jego zdjęcie jest nad moim przyciskiem. Kogo tam jeszcze jestem patronem? Banota, Nam Zależy, kogo tam jeszcze? Karol Modzelewski, Newsy bez wirusa. Polecam wam tego gościa. No dla mnie to taki trochę podobnie jak zmywak, taki no psychoterapeuta. Po prostu odprężam się przy jego filmach. Także no pan Krzysiek nie tylko bierze też coś od was, ale również daje również innym ludziom. Czasami gdzieś tam na jakieś zbiórki, wiadomo, wpłacę jakąś tam jakieś pieniążki. Moja żona też czasami tam organizowała pewne jakieś tam tematy, tak, związane z jakimiś zbiórkami, na przykład, nie wiem, no, dla dzieci z Aleppo, taką zbiórkę też pomagała organizować i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, pomagamy, no, moim zdaniem warto pomagać, tak. Taką mam filozofię życia, no, że jeżeli ktoś nie pomaga, no to też nie może oczekiwać pomocy sam dla siebie od kogoś, prawda? Banot to jest kozak. No Banot jest Banot jest mega kozakiem, nie? Aj. Co sądzisz o Mario Budowlańcu? No co sądzę? No bardzo fajny facet. Dwa tygodnie temu widzieliśmy się na kawce. Wypiliśmy sobie kawkę, pogadaliśmy sobie chwilkę. No także też jakby kontakt jest jakiś. No. Czy jest możliwość praktyk stażu u ciebie? Wiesz co, nie przewiduję na razie czegoś takiego, aczkolwiek mówię, no coś tam może w planach mam, ale na razie nic nie ten. O, Grzesiu nawet zawitał. Tak, Gładzie skończyłeś. Skończyliśmy Gładzie, jutro malujemy. Czy to piwko ma procenty? Oczywiście, Pati, że nie, bo ma, to jest 1%, do 1%. No dopiero Grzesiu, no niestety widzisz, tak mi kurczę idzie jak krew z nosa to wszystko. Czy w kuchni tam, gdzie jest przyłącze wody, zlew, zmywarka, warto położyć hydroizolację, czy raczej jest to przerost formy nad treścią? Przerost formy nad treścią, bo generalnie hydroizolacja
Hydroizolacja jest to, że tak powiem, izolacja przeciwwilgociowa, która blokuje ci migrację wody w dalsze partie przegrody. Jeżeli zaizolujesz sobie na przykład kawałek za zlewem i będziesz miał pęknięty wężyk, no to ten woda ci się rozleje po całym pokoju. Czyli ty byś musiał po prostu zaizolować sobie całą kuchnię na przykład, tak? Także no moim zdaniem to nie ma sensu i tyle w sumie. Tak więc tak jest moje zdanie. Ile kosztował twój dom? Wiesz co ci powiem? Przy 400 tysiącach przestałem liczyć. Czy przy ociepleniu poddasza użytkowego przy pełnym dyskowaniu trzeba zrobić wylot w kalenicy? Tak, trzeba. I to jest, powiem wam, że to jest bardzo częsty błąd popełniany przez fachowców, że nawet jeżeli zrobią tą szczelinę dylatacyjną, to przyjdą panowie od ocieplenia, wypianują wszystko po prostu w pizdu, bo tak robią i nie ma dopływu powietrza. Tutaj akurat dzisiaj wyjątkowo nie ma Lucjana, jednego właśnie z moich kolegów, który ostatnio mi nawet filmik wysyłał, gdzie wchodził na robotę i miała być szybka robota, gdzieś tam coś przeniesienie przewodu, wyciął kawałek płyty i wełna była gnój. Po prostu no, mógł ją wyciskać, tak? Także to na to trzeba naprawdę uważać. Powinien być wlot i wylot u kalenicy. Generalnie no, rozróżniamy dwa rodzaje wentylacji, jeżeli mówimy o dachu skośnym, tak? Wentylację pokrycia dachowego i wentylację ocieplenia dachu. To są dwie różne rzeczy, no i te rzeczy muszą być no, dopilnowane. Adrian Biernacki, o widzę tutaj, kurczę. Tacy ludzie, znajomi, pierwszy raz powchodzili. Bardzo mi miło, że jesteście u mnie tutaj z Patrycją razem. Wracając do zmywaka, gość jest niesamowicie inteligentny. Tak, to prawda, wiesz co, w ogóle ten jego humor taki wielopłaszczyznowy, gdzie ten dowcip się po prostu wkręca i dochodzi do ciebie po pewnym czasie. On zawsze w piątki o 9 wrzuca odcinek i powiem ci, że czasami to ten odcinek dwa razy oglądam, żeby sobie wyłapać te wszystkie dowcipy, nie? Także szacun. Ja też nowy na live u ciebie. No, bardzo mi miło, Daniel, że jesteś, ale tak jakby tutaj znam kilka osób osobiście, dlatego tak mówię, że zauważyłem ich. Jakie plany na ten rok? Mama na budowie. Ciekawa nazwa kanału. Jakie plany na ten rok? No, plany mam takie, że jak dobrze pójdzie w marcu, ogarnę łazieneczkę. Miał być mega format, ale będzie też mega format, tylko 120x120. Troszeczkę też z moich jakby względów, bo ciężko jest zakręcić tam w tym korytarzyku, co będę pokazywał tą łazienkę. Myślę, że dosyć ciekawy system tam będę pokazywał, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i topnę pewne rzeczy na ostatni guzik. Płytki już zamówiłem i tyle, tak? Także będę działał. No i co? No tam otwarcie tego sklepu, może jakieś tam projekty. Z majstrami będę też ogarniał jeden projekcik fajny, także to też tam może jakieś filmy będziemy nagrywać. No zobaczymy. No i też w tym roku chcę w ogrodzie troszeczkę porobić, bo córce obiecałem już w zeszłym roku, ale nie mogłem się zebrać do tego. Obiecałem domek ze zjeżdżalnią, z piaskownicą i tak dalej, i tak dalej. No teraz nie mogę dać ciała, muszę po prostu to wykonać. I tyle, także takie plany na ten rok.
Kolega chciał 700 tysięcy na 30 lat, rata 6 tysięcy, spłacasz ponad 2 miliony, masakra jakaś. A czy Artur Stańczyk, a czy wiesz co, zależy jak do tego podchodzić, nie? Bo dla mnie ogólnie to nie jest masakra, bo ja mam świadomość, że bank to nie jest instytucja charytatywna. Tak? Jeżeli ktoś myśli, że bank to jest instytucja charytatywna i oni dają ci kredyt, bo chcą, żebyś ty sobie mieszkał w ciepłym domku, jaki sobie wymarzyłeś, no to ludzie są po prostu w błędzie. Bank musi swoje zarobić i tak naprawdę nie ma zmiłuj, tak? Albo po prostu, no, albo po prostu godzisz się z tym, że gdzieś tam jakieś mniejsze mieszkanie sobie kupujesz i mieszkasz sobie skromnie, albo po prostu, no, ryzykujesz i ładujesz właśnie, no, 700 tysięcy. No, ja osobiście bym chyba takiego kredytu nie wziął. Ale no, mówię, każdy ma swój rozum, każdy swoje decyzje jakoś tam podejmuje i no i tyle, tak? I później, no, a propos piwerka, ten, kto naważy piwa, musi je po prostu wypić później. Czy pan poleca Goldband Finish lub Rotband Finish? Goldbanda nie, Rotbanda tak. No, Rotband Finish robiłem. I jest ok, tylko że ona się miękka, jest bardzo miękka, także to trzeba uważać przy szlifowaniu. Ale tak na początek, no to jak najbardziej super sprawa, dlatego, bo jeżeli ktoś jest niewprawiony w gładziach, no to łatwo wyprostuje ściany, tak, bo się lekko szlifuje. Kiedy filmiki z ogrodu, altanki, place zabaw dla dzieci? No wiesz co, no myślę, że marzec, kwiecień, myślę, że w maju może coś zacznę. No to też muszę wszystko sobie w głowie ułożyć, no zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam z Kopenhagi. O kurczę, bardzo mi miło. Cisnę z agregatem, szpachle, polecam Graco T-Max, metry, metry. Wiesz co, powiem ci, że mi T-Max nie podszedł. Dla mnie ta lanca, wiesz, taka jak wąż strażacki, pracowałem T-Maxem, ale wolę Marka, bo po prostu ręką sobie gdzieś tam ten. O, ktoś mi wpłacił coś. Nagra kiedyś film o zielonym tooth tape, jak i od czego i do czego. Jak już masz taki film, to sorry, ale nie znalazłem jeszcze. Wiesz co, nie mam takiego filmu. Mam film o tooth tape'ach, kilka, nawet takich filmów chyba, ale to zazwyczaj czerwone wklejałem, bo są po prostu najtańsze. Teraz, żeśmy wklejali na tym lokalu z majstrami i pomarańczowy, i zielony, i czerwony, taką miałem gdzieś tam w garażu, różne takie ścinki różnych tych tooth tape'ów, to żeśmy tak po prostu, no, wklejali. Shorty fajne. No, bardzo mi miło, że się podobają, bo no też raczej większości ludziom się te shorty podobają, aczkolwiek no trafiają się czasami tacy ludzie, którzy mówią, że no, jest skrajność. Albo jest mega fajny odzew, albo jest gnojenie mnie. Także nie ma czegoś takiego, że średnie. Nikt tak nie pisze, nie? Że nieśmieszne. Tylko że albo jest wow, super, albo na przykład no lipa straszna, nie? Idź człowieku, nie rób tego. Czy każdy jastrych należy szlifować przed płytkami? Nie, cementowego nie musisz szlifować. Mówię tutaj o miksokrecie. Jeżeli to jest beton, bo czasami też na beton się kładzie płytki, no to beton wypadałoby też przeszlifować, bo wychodzi ci na górę to mleczko cementowe razem z wodą, które no wypadałoby zedrzeć. Także miksokreta nie trzeba szlifować. Jakie książki o systemach budowlanych pan poleca? No powiem ci tak, no wszystkie książki branżowe typu właśnie no Rygipsa, Knaufa, Siniata, jak dla mnie ten katalog Siniata to jest po prostu petarda, wymiata. I jeżeli chodzi o glazurę, no to absolutnie dla mnie numerem jeden jest poradnik Sopro teraz, w tym momencie. Poradnik Sopro, najnowszy, bardzo gruba książka,
Nie wiem, czy mam tą książkę tutaj, żeby wam pokazać. Nie mam. Mam na dole przy łóżku. Także też sporo informacji. No, taka podstawowa książka, która też krążyła gdzieś tam już od paru ładnych, chyba nawet 10 lat, to standardy prac glazurniczych, tak? Ale no, Sopro ma troszeczkę lepszy ten katalog. Także polecam wam Sopro. Ostatnio sobie nawet ITB kupiłem zeszyty, ale jeszcze ich nie przeczytałem. Jeżdżą w aucie. No, bo także sobie tam też jest nowelizowany jeden zeszyt i też chciałem sobie tam po prostu przeczytać coś co nieco. Ale z ITB w ogóle to jest dramat, bo powiem wam, że nie wiem, czy wy wchodziliście na tą stronę ITB, żeby tam kupić w ogóle zeszyt, to jest graniczy z cudem. Gdzieś na Allegro wyrwałem jakieś tam pojedyncze sztuki, sobie zakupiłem, bo to kosztuje też całe chyba aż 20 zł, ale no ta strona jest no straszna ich. Co sądzisz o wiertłach udarowych? Dobre pytanie. Wolisz piwko czy wódkę? Zdecydowanie piwko. Znaczy ja wódki to ogólnie nie pijam. Znaczy nie pijam. No, wiadomo, że no piłem kiedyś wódkę, tak, ale gdzieś tam okazyjnie, no na weselach czy coś, a teraz to tak ogólnie nawet alkoholu nie piję ostatnio. No ale piwo. Piwo to moje paliwo. Jakich prac ze względu na brak wiedzy i doświadczenia się nie podejmujesz? Wszystkich się podejmuję. Na pewno nie odebrałbym porodu, tak? To jest jedna podstawowa rzecz, której na przykład no, bałbym się zrobić. Myślę, że usunięcie wyrostka jeszcze bym ewentualnie, jakbym miał ostrego tapeciaka, to może bym się podjął. A tak to chyba. Chyba ten. Chyba nie. Nie, no żartuję oczywiście. Słuchajcie, no to jest tak, że wiecie, pewne rzeczy też jakieś takie instalacyjne, na przykład elektrykę, hydraulikę i tak dalej, no to też konsultuję bardzo z kolegami, którzy są ode mnie starsi po fachu, potrafią takie rzeczy robić. Jak mam jakieś pytanie, no i to wrócę do tematu z początku dzisiejszego filmu, jak załatwić robotę. No, to jest najważniejsze wasze narzędzie. Jeżeli macie książkę telefoniczną, macie dużo telefonów, macie jakieś tam, no nie wiem, no, znajomości, no to po prostu macie jakiegoś kolegę elektryka, hydraulika, to sobie zadzwońcie, zanim sobie strzelicie w kolano, jakieś kuku zrobicie, no to warto po prostu się zasięgnąć jakiejś opinii. Wojtas, psychol. Jaki psychol? Za 15 lat nie będzie miał kto robić budowlanki. Same, ale coś ci ucięło. Same komputerowce. Zgadzam się z tobą, dlatego powiedziałem dzisiaj na live, że jeżeli jakiś młody pracownik tylko zechce pracować na budowie i przetrwa te pierwsze 2-3 lata, bo jako młody na budowie masz przerąbane, tak? No bo jesteś od najgorszej roboty. Jeżeli ktoś to przetrwa i jeżeli zaciśnie zęby i będzie robił dalej, no to tak. Słuchajcie, jest jeden prosty temat. Jeżeli są sami komputerowce albo ludziom się faktycznie nie będzie chciało pracować, no to kto będzie tym wszystkim ludziom przepychał kible? To jest właśnie clue całej mojej wypowiedzi. Ludzie muszą mieć wyremontowane mieszkanie, muszą mieć płytki ułożone, muszą mieć umalowane i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu instalacje muszą mieć zrobioną jedną, drugą. Także jeżeli ktoś chce iść w to, zastanawia się, no to ja bym chyba poszedł w pracę rzemieślniczą jakąś. O matko, która już jest godzina? W 9:30. Ja pierniczę, miała godzinka tylko być.
poleciłby Pan do zatkania dziur w karton gipsie? Bardzo proszę o odpowiedź. Znaczy wiesz co, no, drugi karton gips, tak? Czyli jeżeli masz na przykład jakąś okrągłą dziurę po halogenie i tak dalej, podłóż sobie profil i po prostu no, wkręć kawałek płyty kartonowo-gipsowej, zaszpachluj to, zazbroj fizeliną i będziesz miał ogarnięty temat. Dopiero co wlazłem na live'a. Nie waż się kończyć nawet. Komputerowcy, pedagodzy i influencerzy, a to fizycznej nikogo. No dzisiaj z żoną byłem też akurat urodziny jej na jakiejś tam uroczystości takiej. Był chłopak 10-letni i też mówił, że on by chciał być youtuberem. Także Adrian, dziękuję bardzo. Także tak to niestety wygląda. Czy myślałeś kiedyś o jakimś programie w TV? Wiesz co, powiem ci szczerze, że nie. Znaczy nie wiem, no jedyne co, do czego bym się nadał chyba, no to do Usterki. I to nie jako prowadzący, tylko jako fachowiec, nie? Nie no, żartuję, chyba aż tak źle ze mną nie jest. Ale nie, no nie myślałem. W sumie no tak, no może kiedyś jak na przykład ktoś by chciał do jakiegoś filmu pornograficznego na przykład mnie wziąć, no bo wydaje mi się, że mogę mieć warunki nawet, nie? Ale to nie wiem też z drugiej strony, co by żona powiedziała, no czy by się zgodziła. No chyba, że z żoną bym wystąpił, ale no to też musiałaby o tym nie wiedzieć. To może by musiał być taki scenariusz, że ona może śpi, tak, trzeba by było ją uśpić czy coś takiego. Ale tak o telewizji to nie myślałem, tak powiem szczerze. No. Witam, pracujesz sam czy z ekipą? Wszystkiego dobrego życzę. No na razie z ekipą majstrów z Łodzi, a tak to ogólnie sam. No z tym uśpieniem to w sumie nie byłby dobry pomysł. No. Uśpić, opalić i położyć do ujęcia. Żona ogląda live. No mam nadzieję, że nie. A jak to jest na poddaszu i jest folia nad karton gipsem, to jak dziurę załatać? No to już się robi troszeczkę większy problem, bo no trzeba otworzyć paroizolację, co jest takie w miarę logiczne. Kurczę, co by ci tu doradzić? No ewentualnie po prostu obkleić tą folię i jakoś spróbować wkleić może ten drugi karton gips, nie wiem, może tam na jakąś piankę, czy nie wiem, no na co. Wiesz co, na amerykańskich TikTokach albo na jakichś shortach jest coś takiego, jakbyś sobie oznaczył, tylko nie wiem, jak to wpisać. No drywall, tak, ale jak jest zalepienie dziury po angielsku? Jak jest zalepienie dziury. Może nagram kiedyś o tym film. W sumie to jest dobry patent na shorta, żeby coś takiego wam pokazać. Chodzi generalnie, że nacinasz karton gips w taką szachownicę jakby, wyłamujesz brzegi, zostawiasz sam papier i wlepiasz na masę, na przykład na ścianę kartonowo-gipsową. I ten papier, który został, teoretycznie traktujesz już jako element do wklejenia, jako zazbrojenie tego karton gipsu. Polecam bandaż gipsowy. No, może być ciekawy temat. Ciebie nie da się lubić. No, Patty, dziękuję ci bardzo. No, w ogóle to ja nie wiedziałem, że ten czat jest jakby monetyzowany. Nie włączałem tego, słowo honoru, chyba że gdzieś coś odpierdzieliłem i samo się włączyło.
ale tam kiedyś też się skapnąłem, zdziwienie miałem lekkie, że ktoś tam gdzieś coś wpłacił, bo u mnie na live'ach ogólnie, no nie wiem czy zauważyliście, ale nie było nigdy żadnych tam monetyzacji, żadnych tam linków referencyjnych i tak dalej, i tak dalej. No tam jakieś wsparcie wiadomo, że dziękuję, ale no tak nie monetyzowałem tego. Raczej te live'y robiłem zawsze dla was, a nie dla zarobków. Namów majstrów na live'a. Majstry, jesteście na czacie? Odpowiedzcie tutaj koledze. Czy się dacie namówić na live'a, czy się nie dacie namówić na live'a? Majstry, halo. Musisz włączyć donate i pozdrawiać. No właśnie, wiesz co, Damian, nie chciałem tego robić, wiesz, bo powiem ci, no sam jesteś patronem, no i wiesz, gdzie jedziemy niedługo, nie będę tutaj spoilerował, ale no z tego patronata mojego się zrobiła taka grupa też ludzi, którzy się wzajemnie wspierają i gdzieś tam sobie pomagamy nawzajem i bujamy się gdzieś po jakichś szkoleniach, tak, z patronami też w większości mam jakiś tam kontakt, większy bądź mniejszy, także jest bardzo miło. Jak będzie 100 tysięcy subów, to zrobicie live'a? A ile wy macie teraz subskrypcji? O, jestem u siebie na live'ie. 90 chyba parę tysięcy macie. Czekaj, dzisiaj film wasz wleciał. Ile brakuje? No to słuchajcie, mordeczki, no to jak chcecie live'a z majstrami, no to wchodzicie na ich kanał. Dzisiaj wrzucili film o dolewaniu płynu do mycia naczyń. O, 96 tysięcy, no to 4 tysiące. Jak chcecie live'a z majstrami, no to wbijacie na ich kanał, co dziś robimy i zostawiacie tam subskrypcję. Także możecie sobie wbić i będzie wtedy live. Ale to sami chyba zrobicie. Nie? Czy ze mną? Po co ze mną? Po co wam taka brzydka gęba na live'ie moja? Co dziś robimy? Daję suba. Szefowa, potwierdzaj. Czy dał suba? Maciej, czy nie dał suba? Zrób wielką integrację rzemieślników. Powiem ci, też myślałem o tym, tylko że kurczę, powiem, no, z jednej strony fajna sprawa, z drugiej strony też nie wiem, czy do końca mi się chce to robić, nie? Seba potwierdza. Sprawdzę. No, możecie wbić tam do nich, dać subika. A czy no to jeszcze majstry, tak naprawdę ja, jeszcze się załapujemy na to, że faktycznie no te suby coś znaczą, bo teraz tak naprawdę no tymi shortami też ludzie gdzieś tam rzucają shorty, kopiują z TikToka swoje shorty i tak dalej, no i to tam leci wiralowo, nie? Czemu pod płyty budowlane w łazience na ostatnim filmiku dawałeś folię? Nie starczyłaby sama hydro. Nie, pod budowlane nie dawałem folii. No budowlane same w sobie są od razu hydroizolacją i nie są paroprzepuszczalne z tego, co mi się wydaje. Także to tam nie było folii na pewno. To musiałeś pomylić z innym filmem. A ogólnie folia w tym lokalu jest po to, żeby po prostu no jakieś tam dziwne zapachy nie przechodziły, żeby wentylacja jakoś normalnie działała, tak? No, także to też się za bardzo tam nie przykładałem do tej paroizolacji. W ogóle to i tak w ten lokal jest za dużo pracy włożonej, za dużo pieniędzy niż powinno, bo tak naprawdę to nie jest mój lokal. No, ale to przez to chociaż macie co oglądać.
Sorry, to były GK płyty. No tak, no pod GK. No tam dawałem, mówię, no bo wiesz, no tam jest tak, że gdzieś tam te mury były takie, no delikatnie mówiąc, no nieładnie pachniały. No gdzieś tam po prostu starałem się też, żeby, no jak tam wentylacja będzie pracowała, żeby tych nie wyciągała z zapachów, za tych płyt kartonowo-gipsowych i tak dalej, żeby to faktycznie jakoś tam funkcjonowało. Nie przykładałem się tam do tego jakoś mega, no po prostu tak profilaktycznie gdzieś tam też dałem, nie? Ja nagrywam filmiki tylko dla frajdy. No, ja też. Ja też dla frajdy. O, wszyscy ode mnie teraz uciekli, poszli majstrom dawać te subskrypcje, bo widzowie tutaj spadli u mnie. Też dla frajdy. No, w ogóle tak w te shorty się trochę wkręciłem. Majstry też zresztą. Zaczęliśmy te shorty kręcić. No, myślę, że taki odzew jest raczej pozytywny. Jakie wiertła najlepsze, HSS czy kobaltowe? Powiem ci, zastrzel mnie, ale nie wiem. Ja mam w warsztacie do wiertarki stołowej mam kobaltowe. Robisz flipy na mieszkaniach? Nie, nie robię. Co tam z autem, za awaria, jakie koszty? Wiesz co, no, mówisz o tym sprzęgle? Tam nad pedałem sprzęgła, jeżeli chodzi o sam pedał, to jest jakiś plastikowy element, który się złamał po prostu. Na szczęście akurat jechałem do tego swojego lokalu, miałem skręcać w prawo i skręciłem w lewo do mojego mechanika. I zadzwoniłem do niego i mówię: nie wiem, Mikołaj, co zrobisz, ale jadę do ciebie z rozpierdzielonym sprzęgłem. No i już nie było wyjścia. Podjechałem do niego i jakoś tam ogarnął. Na szczęście te części były dostępne. Tam chyba, nie wiem, czy nie, 300 chyba, czy tam nieco ponad. Cześć, uważasz, że płyta budowlana jest warta swojej niemałej ceny? Słuchaj, no generalnie uważam, że tak, że jest warta, dlatego, bo po pierwsze, jest to materiał od razu, który tworzy ci hydroizolację. Jest to materiał lekki, czyli gdzieś tam na czwarte piętro sobie wnosisz, nie ma najmniejszego problemu. W drugą rękę bierzesz 3 paczki M-Systemu i masz zrobioną łazienkę w super materiale, który ma wyższą wytrzymałość na zrywanie niż płyta kartonowo-gipsowa. Aczkolwiek ja też rozumiem to, że, no, że jest to drogi materiał, ale jako alternatywę powiem wam, że możecie, nie musicie stosować płyty budowlanej. Możecie stosować na przykład płytę Nida Cementex. Na przykład możecie sobie zastosować. Możecie zastosować płytę Fermacel. Możecie zastosować płytę Aquapanel. W rygipsie alternatywą jest Aquarock, tak? Czyli płyty cementowo-włóknowe. Aquapanel jest robiony przez Knaupa wspólnie z amerykańską firmą USG, czyli tą firmą, co kiedyś Shedrock był produkowany, tak? Także no, to są materiały wodoodporne, gdzie się nadają do łazienek. Także to też zamiast płyt kartonowo-gipsowych można sobie w hurtowni zamówić kilka płyt właśnie Fermacel i po prostu no, obłożyć sobie Fermacelem, tak? Łazienkę od środka. To też jest dobry temat. Gościu od M-Systemu powinien dostać Nobla. No tak, gościu od M-Systemu nazywa się Zbigniew Michno albo Zygmunt Michno. I możecie sobie gdzieś tam go wygooglać i nawet jeżeli wpiszecie na Allegro Michno System, no to będziecie widzieli te jego krążki, tak? Tylko że tam Atlas jakby no ten patent powiedzmy, że wykupił i zrobił po swojemu, nie? Także nie będę się już wgłębiał w jakieś tam głębsze konotacje. Krzychu, wiesz jaką masz ksywę? Nie wiem, oświeć mnie. Trójnóg? Nie mam pojęcia. Co myślisz?
Co myślisz o przyszłości budowlanki, patrząc na to, że 95% ludzi aktualnie ma dwie lewe ręce i szuka pracy wygodnej w ciepłym? Fachowcy będą jeszcze bardziej cenieni niż teraz. Oczywiście, że tak będzie, aczkolwiek może być tak, że w pewnym momencie ludzie nie będą przywiązywać uwagi do jakości. No nie wiem, czy tutaj no byliście gdzieś tam za granicą. Powiedzmy sobie, no nie w hotelu, załóżmy, tak? Czyli gdzieś tam u jakiejś rodziny. Oho, awaria, awantura jakaś w domu jest. Powiedzmy gdzieś tam w mieszkaniu jakimś prywatnym, to tam ludzie nie przywiązują w większości uwagi do jakości. No, w Wielkiej Brytanii, nie wiem, no, w Niemczech, we Włoszech byłem, tak? I powiem wam, że tam jest, no, nie ma fajerwerków tak jak u nas. To u nas jest tylko tak, że ludzie po prostu chuchają, głaskają na te ściany i tyle. No tam ludzie po prostu no, pieniądze trochę na inne rzeczy bardziej poświęcają, nie? Że na jakieś może, nie wiem, podróże, na jakieś tam życie takie lajtowe i tak dalej. No ludzie mają bardziej są tacy wyluzowani. Sufit w łazience też z płyty budowlanej? Nie, nie ma sensu. Po co? Chyba, że chcesz płytki przykleić. Ksywa profesor remont. Cześć, muszę ci powiedzieć, że świetne shorty robisz. Mamy w robocie mega bekę z całą zmianą. Wszystko takie prawdziwe. Pozdro z Orlenu. Wstyd się przyznać. No, pozdro z Orlenu. Ja wiem, czy wstyd. No. Polski koncern, tak? Ale no. Wszyscy wiemy, jak jest, moi drodzy, prawda? Czy to prawda, że odmówiłeś udziału w fake taxi? Fake taxi? Nie kojarzę. O matko, czy warto zastosować? Zostawić wywiercone dziury na wylot w chudziaku. Miałem zalany parter i aby woda szybciej zeszła, wywierciłem kilka dziur. Jeden fachowiec kazał to potem zalać betonem. Kierownik nie. Matko Boska, nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz się w ogóle spotykam z taką sytuacją. Jaki polecasz odpływ liniowy? No wiesz co, ja mam na sklepie te odpływy Wogi i polecam te odpływy, dlatego, bo to jest polski producent, w 100% to jest w polskiej fabryce zrobione i ja byłem w tej fabryce, poznałem właściciela, rozmawialiśmy i pokazywał mi, jak to jest robione, dlatego ja wrzuciłem to kilka sztuk do sklepu. Także jest spoko. No, Wogi, tutaj ktoś daje łapkę w górę. Naprawdę, no i druga rzecz, że to jest po pierwsze, to jest solidnie wykonane. Po drugie, no ja mam tam dwa rodzaje tego odpływu, ale jeżeli sobie wejdziecie na jego stronę, no to tam będziecie mieli po prostu no, dużo, dużo więcej, większy wybór, tak? Naprawdę spoko, naprawdę jest spoko. Też podsunąłem mu pomysł, jak zrobić inny odpływ, bardziej taki idealny. Ale no niestety są pewne problemy techniczne, żeby go wykonać. Ja nawet żeśmy rozmawiali, jak rozwiązać pewne problemy i tak dalej, i tak dalej. No nie wszedł w to w ten właściciel. Aczkolwiek no, te patenty, na przykład no, na listwa do cięcia, do skrócenia, to moje pomysły były. Ja mu to podpowiedziałem, żeby tak zrobić. I chyba pomysł trafiony. Także pozdrawiam właściciela. Nie wiem, czy Bartek ogląda, ale pozdrawiam. Moja ksywa dla ciebie, dlatego bo oryginalny zwrot u ciebie. No, no jest tak czasami, że w niektórych słów nadużywam faktycznie. No. Także wiem, o czym mówisz. I dobrze trzeba nasze polskie wspierać. Tak, no, ja też tak uważam no i tyle, no, tak uważam po prostu, no. A najlepiej dać przestrzenny odpływ i zrobić płytki bez koperty. Tak, ogólnie
Nie podobają mi się koperty. No, dla mnie to wygląda. No, nie podobają mi się. No, koperta jest taka. Kojarzy mi się z jakąś łaźnią taką publiczną. Co sądzisz o szpachlowaniu Q1 w klej do glazury S2? Bez sensu. W ogóle nie wiem po co. Nie wiem. Po co szpachlować klejem do płytek? Jak są dedykowane masy do tego? Następne pytanie. Jakiś czas temu robiłeś łazienkę na chemii Sika. Czy uważasz, że jest sens dołożyć kilka złotych do tej chemii, czy nie warto? Drugie pytanie. Jakiego producenta polecasz fugę epoksyd? Nie robię epoksydów. Od razu ci odpowiem na drugie pytanie, bo raz się przejechałem i nie robię. Nie polecam firmy na K. Sobie zobaczycie, bo z tego co mi się kojarzy, ich epoksyd nawet nie jest wyrobem budowlanym, bo nie ma na opakowaniu tej normy odfug. To sobie możecie poczytać, nie będę tutaj mówił, bo nie chcę żadnych problemów mieć. A jeżeli chodzi o chemię Sika, to uważam, że jest to bardzo dobra chemia. I jeżeli chodzi o izolację, no to całkiem spoko. Czy jest sens dokładać? Zawsze jest sens dokładać, tak? No, nie wiem, no, nawet od początku, jeżeli tam oglądacie te moje jakieś filmy, powiedzmy, no, z tych pierwszych łazienek i tak dalej, no to ja zawsze starałem się robić na jakichś takich, no, nie wiem, no, markowych powiedzmy, no, produktach budowlanych, tak? No, wcześniej Flugerem pracowałem, na Atlasie dużo robiłem, tak? No, też Goflexa dużo używałem. Nie było u mnie żadnej tam folii w płynie z marketu i tak dalej. Nigdy czegoś takiego nie używałem. Uważam, że po prostu, no jeżeli ktoś robi łazienkę i chce, żeby to mu posłużyło kupę lat, no to niestety na chemię też musi być go stać, tak mi się wydaje. Jeżeli dojdzie do skutku pewna współpraca, no to na tej łazience zobaczycie bardzo ciekawe rozwiązania, tak? Ale no więcej też nie będę mówił, bo rozmowy jeszcze trwają. W Polsce firmy nakręciły biznes z tymi Q1, Q6. Jak Q1, Q6? Nie ma Q6 w Polsce. Q4 jest. Cześć, pytanko od młodego z planami na własną działalność. Znajdę gdzieś w necie realne stawki za usługi, bo przecież nikt ci nie powie. Konkurencji się boją na rynku. Nie idzie spać, właśnie zaraz idę, powiem ci. Wiesz co, nie wiem. Wiesz, no w internecie znajdziesz wszystko, wiesz, no pytanie tutaj, czy się nie natniesz, jeżeli na przykład będziesz gdzieś tam jakiś stawek szukał. Druga sprawa, ja ci powiem w ten sposób, no nie wiem, no czy ty od razu chcesz sobie zacząć na siebie pracować, jeżeli tak, no to super, oczywiście popieram też takie rozwiązania, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem takiej drogi, żeby jak ty jako młody pracownik, żebyś sobie poszedł gdzieś do jakiejś firmy, popracować ileś tam lat, no tak, czy tam nie wiem, ile będziesz chciał popracować, ale według mnie to jest dobry proces, tylko musisz trafić naprawdę na bardzo dobrą firmę. No ja akurat miałem to szczęście, że udało się trafić na dobrą firmę i sobie tak popracowałem, tak, i nauczyłem się tych procesów od samego początku, jak odgarnąć dużą robotę i tak dalej, i przechodziłem od stażysty do brygadzisty karierę, a później poszedłem na swoje. Tak się u mnie to w życiu potoczyło.
Oj, Krzychu, będzie IQ7, działy marketingu pracują na pełnych obrotach. Niekoniecznie, no to nie jest marketing, nie, no wiesz, no jest, masz standardy wykończenia powierzchni płyt kartonowo-gipsowych i tyle, tak? I to masz opisane, jest taka książka też, warunki techniczne wykonania i odbioru suchej zabudowy. Jak sobie wpiszecie w internet, będziecie mieli w PDF-ie, tą książkę sobie poczytajcie i tam jest to opisane wszystko, jest tylko, że to nie jest, znaczy ja jak zaczynałem przygodę z budowlanką było Q1, Q2, Q3, Q4, a teraz przez to Polskie Stowarzyszenie Gipsu zrobili tak, że jest PSG1, PSG2 i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tak troszeczkę pozmieniane, upolszczyli to, można tak to powiedzieć, ale no wszyscy wiemy, o co chodzi, nie? I wiesz, producenci na przykład farby też tych drogich farb wymagają też pewnej powierzchni pod malowanie, tak? No, to wszystko jest powiązane ze sobą. Po coś są te standardy, żeby sobie wybierać, nie? Robię GK na poddaszu z pianą, czy muszę dawać folię? Najlepiej odezwać się do producenta piany. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze, bo ja też robiłem poddasza po pianie i niektórzy gdzieś tam zalecali folię, niektórzy nie zalecali. Także to jest, wiesz... Krzysiu, zapraszam Cię na Bimber 80% na Podlasie. Matko Boska. 80%. No ja mam w domu, tylko że u mnie to nie ma kto tego pić. Chyba już od 4 lat stoi bańka, można powiedzieć, Bimbru, który sam robiłem. To ma 90 chyba, no 5%. 3 razy destylowałem i tak gdzieś tam jakieś tam nalewki robiłem, czy jakieś tam różne inne rzeczy. Także no, ale 80% do picia to nie, to jest... Wstawiasz te filmiki z live później na YouTube? Tak, nie usuwam live'ów raczej. Live'y są dostępne, także można sobie na drugi dzień zobaczyć. Przywieźć go na Kujawy. Czy oglądasz, witam, czy oglądasz Fame MMA? Nie oglądam, bo po pierwsze nie potrzebuję, po drugie jakby no nie rajcuje mnie to. Później powtórki w Teleekspresie oglądam, no to wiesz, wiem kto wygrał, kto przegrał. Samo Fame MMA może nie jest takie straszne, ale dla mnie to takie właśnie wyzywanie się i tak dalej, to mi się strasznie nie podoba. To tego po prostu nie lubię, tych konferencji, gdzieś tam mi się wyświetlają na TikToku, bo chcąc gdzieś tam tego TikToka zacząć robić, no to najpierw sobie zacząłem przeglądać, badać, że tak powiem, nowy grunt i zaczęło mi się to wyświetlać, no to nie podoba mi się to totalnie, takie... Już mamy pierwszy zgon. No z tego co ja wiem, to nawet nie pierwszy. Także będzie tego więcej niestety, no moi drodzy. To jest niezbyt fajne akurat. Mam pytanie, czy przy robieniu wylewki samopoziomującej sąsiad nie będzie miał plam na suficie? Musisz, jeżeli to są bloki, oczywiście musisz uzupełnić wszystkie dziury możliwe, pęknięcia w betonie, jakieś tam przy brzegach, na przykład jakieś tam elementy, co możesz to wypianu i tak dalej, nie? Także to jest bardzo ważne, bo faktycznie możesz narobić sobie kuku. I druga rzecz jest taka, ogólnie polecam też ubezpieczenie firmy. Bardzo Wam naprawdę polecam, nie kosztuje to dużo, jeżeli robicie poważne firmy i naprawdę no, poważne roboty, to jest podstawa. Ja swojego czasu płaciłem 800 zł rocznie za ubezpieczenie firmy. Czy jedziesz jeszcze renówką?
Tak, jeżdżę. Czy myślisz o nowym modelu Trafika jako samochód na budowę? Wiesz co, nawet oglądałem ostatnio. Byłem w salonie Renówki, gościu mnie tam oprowadzał. Znaczy akurat inny model chciałem kupić, ale też akurat no, Trafiki oglądałem, ale strasznie poszły do góry. Ja pierdzielę, no 200 tysięcy. Moim zdaniem dla takiej małej firmy no to jest auto nie do odrobienia. No nie wiem jak wy do tego podchodzicie, ale no straszne, bardzo duże pieniądze. No ja za tego mojego grzmota nie wiem ile dałem, nie pamiętam już, 20 parę tysięcy? Nie pamiętam ile dałem. Kurde, czy 30 parę? Nie pamiętam. Tylko, że o, tutaj Marcin ma nowego trafika, ale no też jest plus taki, że z jednej strony macie nowy i się nie psuje, tak? Także nie wiem, każdy ma swoją jakąś tam filozofię, no. Którą pracę wolisz albo do której ci bliżej? Praca youtubera czy budowlańca? Wiesz co? Youtubera budowlańca. Nie no, lubię sobie tam gdzieś jakieś tam filmy powrzucać i tak dalej. No, sprawia mi to frajdę i jestem szczęśliwy, jak to robię. W jakim TU masz ubezpieczenie firmy? Wiesz co, no teraz mam Warcie, ale to jest z programu Atlasa Fachowiec. Dlatego przedłużam tą certyfikację rok do roku, bo po prostu jest za darmo ubezpieczenie firmy. Ja nie muszę tego wydawać. Tak więc pokrótce Wam powiem, jeżeli chcecie ubezpieczenie firmy za Frico, to zainteresujcie się programem Atlas Fachowiec. No, także ja już od 3 lat nie mam ubezpieczenia firmy. I normalnie przychodzi Wam blankiecik. Tam jest ileś tam milionów ubezpieczenia, ubezpieczenie grupowe. Bardzo fajna sprawa. Ja osobiście odpukać nie korzystałem nigdy, ale znam ludzi, którzy korzystali i działa. Także. Poza tym kolejna sprawa. Moi drodzy, gdzieś tam jeszcze jak działałem, powiedzmy, no. Miałem pracowników i tak dalej, no co nie było jeszcze tak dawno, no bo to było 3 lata temu. Chodząc na wyceny, ja zawsze jeździłem 2 razy. Zazwyczaj starałem się jeździć, czyli raz po prostu jechałem na obmiary, mierzyłem sobie wszystko, przygotowywałem kosztorys i później umawiałem się z klientem na budowie z kosztorysem. I to też Wam takie coś polecam, jeżeli tutaj są młodzi, mnie oglądają. Umawiajcie się zawsze 2 razy. Dlaczego? Bo po pierwsze, jak wyślecie komuś maila z kosztorysem, to on to potraktuje, ta osoba potraktuje to jako po prostu mail z wyceną. Tak jak, nie wiem, no, możecie być jednym na przykład z 10, ale jeżeli wy zadzwonicie do kogoś i się postaracie, będziecie zabiegać o tego klienta, pojedziecie sobie drugi raz na budowę, poświęcicie tą godzinę, poświęcicie paliwo, poświęcicie czas na rozmowę z tym klientem. Po kolei razem z klientem możecie przeanalizować ten kosztorys. I wtedy na przykład ktoś bierze sobie na przykład taki kosztorys i jest takie: o matko, tyle? Panie majster, ile to kosztuje? I wtedy jesteście w stanie mu to wytłumaczyć, że no to jest tyle, bo dlatego. Tutaj kosztuje to tyle, bo taka i taka cena jest, bo to jest dużo roboty, tak powiedzmy. Analizujecie sobie to i zawsze dopinałem 2 rzeczy. Wydruk z CEIDG, że mam aktualną działalność gospodarczą. To jest papierek, możecie sobie gdzieś tam wydrukować. I pierwszą stronę ubezpieczenia firmy, tak? Czyli moją polisę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś przeglądał ten kosztorys, popatrzył, że faktycznie no, jest polisa, spojrzał się na mnie i już widział, że nie gada z jakimś chłopkiem z budowy, tak? Powiedzmy, no tak w cudzysłowie, nie? Czyli z panem Kaziem w kaszkiecie i z fajką z gębie, tylko gada z porządnym fachowcem, który wie, co mówi, wie, co robi i w razie jakiejś awarii nie zostawi cię na lodzie. Czyli jest NIP, jest wszystko, jest kosztorys podpisany, pieczątka ładnie i tyle. No i zazwyczaj to przechodziło. No i druga rzecz oczywiście jest taka, że mam, no, krótko mówiąc, no, zajebisty urok osobisty i też po prostu, no, klienci mnie dlatego brali, tak? Ale no, tak nie wiem jak jest u was.
U mnie to działało. No, dobra, mordeczki, słuchajcie, pół żartem, pół serio. Już jest 22, miałem godzinę być na live'ie. Aparycję, no, też może trochę. Miałem być godzinkę na live'ie, przedłużyło się na 2 godziny. W ogóle to bardzo dziękuję osobom, które mi tu wpłaciły. 2 osoby to są moi znajomi. Będę musiał się jakoś odwdzięczyć, nie wiem, na jakąś kawę zaprosić, albo może, nie wiem, zresztą będziemy się widzieć w przyszłym tygodniu, to może ten coś tam ogarnę. Bardzo mi miło, że byliście dzisiaj ze mną i lutowy live zaliczony. Jeszcze 10 live'ów co najmniej w tym roku przed nami. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten trend, że będę raz w roku raz w miesiącu, te live'y robił. Wojtas, panie, drugie piwko dopiero otworzyłem. No. Krzychu, prosimy w następną niedzielę. No nie wiem, no co niedziela mam robić live'y? Do Wyżegu będą te live'y. Pozdro, trzymaj się. Pozdrawiam, pan Odrurek. Możecie też do pana Odrurek skoczyć, tam suba mu dać tak samo, bo też oglądam. Kubeczek dostałem od ciebie, widzisz, patrz, muszę ci coś wysłać, ale nie ten. Cały czas mi gdzieś tam schodzi. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam i do zobaczenia. Na razie, bajo. Thank you.